Czy opowiadałem wam kiedyś, jak rozpętałem pierwszą wojnę światową? To całkiem niezła historia. A wszystko zaczęło się od pewnego czołgu. Zresztą, tego nie da się opowiedzieć. To trzeba zobaczyć. No ty pierdolisz. No nie działa, kurwa, no nie działa. Ty potrafisz tym jeździć, czy nie? Spokój, Magmanus. Yo, what's up? Sławne ostatnie słowa, nie piję. Jeszcze przed 12, chłopaki, co wy? Ile wam do głowy wkładam, że dżentelmen nie pije przed południem? A więc, witajcie w Battlefield 1. Taki odpał, zachciało mi się po prostu postrzelać w jakiejś tam gierce, a że to jest takie trochę emotions, przede wszystkim nie jest za długie, a można się trochę wyżyć, to postanowiliśmy tutaj razem z czatem na żywo przejść Battlefielda 1, wszystkie kampanie na najtrudniejszym i próbując zebrać wszystkie pierdolniczki, jak również robiąc te wszystkie głupie challenge, które gdzieś tam w kampanii są. To są chyba te wpisy do kodeksu i podręczniki polowe, więc widzicie, trochę niestety tego do zebrania jest. Niby pisze, że to grałem, nie mam pojęcia kiedy to niby było, bo nie pamiętam tego za Boga, żebym kiedykolwiek to skończył, śmieszną rzecz. Dobra, i czego to się zaczynało? Chyba na Wolnicę Stali, nie? To był ten prolog, a później tak jest, było to 2, 3, 4, 5 i tutaj jeszcze jakieś tam, nie wiem, nawet nie wiem co to jest, pamiętajcie o nas. No, to się okaże, czy was zapamiętam, bo podobno, no wiadomo, ta kampania była całkiem, znaczy kampania, te historie były całkiem spoko. A więc czeka tak naprawdę nas tutaj, poza tym głównym, pewnie złączymy sobie to z jedynką, bo moim planem jest to, żeby nie robić każdej misji jeden odcinek, broń Boże, tylko żeby połączyć całą jedną daną historię w jeden taki zbity odcinek zmontowany, pocięty dla waszej wygody, który oczywiście wleci na tubę. Dlatego tych będzie, na to wygląda, że raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Pięć takich dłuższych odcinków, pewnie, no nie wiem ile one tam dokładnie potrwają, ale taki jest plan. Żeby to tak zrobić. No dobra, zaczynamy. Nawałnica Stali. Rozpaczliwy niemiecki atak zagraża pozycją zajmowanym przez 6. Regiment Piechoty USA, ciekawe, którego żołnierze znani są jako piekielni wojownicy z haremu, pewnie tak miało być, pomylili się. Jest, do diabła, do boju. No oczywiście gramy na trudnym, nadejście świtu. No mam nadzieję, że dożyjemy tego świtu, rozpocznie. A, to jest ten. Dobra, Murzyn. Murzyn Gaming, zaczynamy. Sprawdźmy tego BF-a. Electronic Arts przedstawia. Rasista? No, ktoś może być rasistą, nie wiem kto tylko. Dobry beat. Czarny brat leży i odpoczywa. Jestem pewnie z Siemeniu. Aż się napije wody z soczkiem. Stary, budź się. Zesrałeś się. Wojna się dzieje. No dobra, taka impreza piątkowa, nie? O, kamyczkiem tu ktoś tam się nadział na widelec. Nie. Ja wiem. Dobra, nawalanka. O, to, uważaj, by tam ten nocnik nie uderzyć. Murzynowi chyba się nie podoba. Okej. Co, gramy jako Murzyn? Battlefield 1 jest oparty na wydarzenia, które tego, no 100 lat temu, lubię tak mówić, wziął udział w wojnie, która miała położyć kres wszystkim wojnom. No nie wyszło, no. Tak się jednak nie stało, no, ale to prawda. Świat zmienił się na zawsze, no w ogóle mój świat się nie zmienił na zawsze po tym, jak spróbujemy to przejść z tymi moimi challenge'ami. Twoje szanse na przeżycie są minimalne. Może będzie farta, może RNG chociaż będzie korzystne. Jeden do... Chociaż jedna druga na przeżycie, co wy na to? Mam skilla, ale gram na najwyższy. Otoczyli nas! Musimy utrzymać tę linię!
No dobra, no. Jezu, co się dzieje? Ten się nie wczytał. Te tekstury ci się nie wczytały, stary. Ale wszystko inne się wczytało. Czemu to jest takie głośne? I wpisy do kodeksu, to zawsze też postaram się sobie czytać. To są takie dodatkowe wyzwania, chyba z tego co rozumiem, w całej kampanii, ale coś tutaj mamy. No dobra, nie będziemy wszystkiego czytać, tu Long Did Indrit ewidentnie, nie? Ale wojska afroamerykańskie podczas pierwszej... Czyli są czarni bracia walczyli ramię w ramię przeciwko złu i występkowi. Możecie sobie tam doczytać dokładnie, o co tutaj chodziło tym afroamerykanom. Dobra, i co tu jest? Idą ognia, ale gdzie? Ty, faktycznie. Ten ginie na strzało, to jest ten trudny. O, kurwa, granat. Okej, okay. O, ty, tam, Niemcy. Bronić się, no, bronimy chyba, nie? Dawaj, nowy ten, ładuj. Stary, przesuń się. Fajnie, fajnie strzela. Utrzymujcie pozycję! Jezu, znowu Kapitan Ameryka, już nie mogę słuchać tego głosu, czemu... A to oszust gdzieś? Ja już nie mogę z każdej grze polskiej. Dobra, zmieniaj ten pakiet. Dobrze, ci Niemcy, przecież to są tacy debile. Wy to widzicie? Zero jakiegoś smoka, zero nic. To jest jak na multi. To jest idealne odwzorowanie multi. Macie granata. Macz na stanowiska. Granacik. Jak tam chłopaki, trzymacie się? Jak widzicie, jest, nie? Czemu ja w ogóle z tego gówna strzelam? Aha, bo tu nie mam amunicji. Ty, czarny brat padł. O, wyrzucił brońkę. Podnieś to. No ale mi amunicji dałeś, stary? O kurde, pan z miotaczem. Można go oznaczyć, chyba nie. Dobra, trochę tego dużo się zaczyna robić. Macie tam granata, łapcie. No tutaj Niemiec. Dobra, nie ma jeden pocisk, nawet nie ładuj tego. Elwood Marshall. Tu z całego świata. Spłonął. Wielu z nas myślało, że wojna będzie sprawdzianem dojrzałości. Wielką przygodą. Uwierzcie. Bardzo się myliliśmy. Co tam za ludzi? A do tego. Ewa, co tam? Gramy w beta. Niemcy? Ja już nie wiem, kto jest kim. Aha, nasi mają te niebieskie. Tak, jak coś, to mówcie o poziomie głośności. Czy za cicho, czy za głośno. Co ma dla tego? Ty, faktycznie. Granata mi tu podrzucił. Będzie koch? Raczej nie. Raczej nie. O. Niech to szlak. Kapitanie Ameryku, co się trzeba jest? Niemcy tutaj? Ale strzelbunia. No. Mam szarżę. No dobra. Tutaj z tyłu? A, bo to pan z miotaczem. To jest ten oszust. Ten mnie podpalił tu łopatą, dostał. Co tu się dzieje, na litość boską? Tak wyglądała wojna? Nowe maszyny do zabijania, takie jak czołgi, mogły błyskawicznie odwrócić bieg wojny. Na szczęście większość z nich należała do nas. Czołgi, Ruch dalszy do kościoła! Musimy się przebić! Piechota na raczej! Aj, mogę. Mogę sobie zmieniać brońkę. No to fajnie, fajnie. Ten coś, panie, tam brzuszek boli? Użyj CKM-u! Ostrzelaj cały obszar! Kto tam nasz pali? Już nawet nie wiem, kto jest kim. Na pewno przeżyje, zabiorą go do szpitala. To nasi piloci! O! Obserwuj pora bitwy, synu! Synu! Niemcy przed nami.
coś gadasz. Użyj kremu, rozwal ich! Tutaj biegną. Wycofują się! Nie odpuszczajmy! Dobry dubbing, dobry dubbing. Najlepsza kampania. Ten coś z miotaczem, stary, ty, cheaterze. Dobra, załatwią go ci tylniacy. O, a ty co? Zagonimy Schwabów z powrotem do Berlina. Nasi? Tak, nasi. A ty co tak leżysz? Wstawaj, nie udawaj. Ty, rozpadł się nasz ludzik. Trzeba go dobić, żeby nie użyć mu w bólu. O, R Niemiec. Jezu, rozjeżdżany chyba ludzi. Będziemy się przebijać. Raszna, o. Tęgo, co tu się? Tęgo. Zróbmy. Trzymaj się reszty naszych pancernych! Prolog, no to jest ten prolog. Zaczynamy od samego początku. A to nasze, powiedz, sorry. Skupcie się! No to dobra, nie krzycz na mnie. Tu się stresuje. O! Naprzód, cholera! Rozlecieli się. Prawie się przydaliśmy! Wal do wszystkiego, co się rusza. To mi się podoba. Uda nam się! Cholera! Nie! Zamiast przygody znaleźliśmy strach. Przygody. A jedynym wspólnym mianownikiem okazała się śmierć. Co tu gazy? Kto się spierdział? Nie. A show na chuj. Ten gościu już stoi. Sobie chłop stał, nikomu nic nie robił, ten go przebił tam w plecy. O, a ty co, może ci pomóc? O, jeszcze wstał. No, nie. Co tu się dzieje? Dobra, ściągaj tą machę. Czemu nie mogę ściągnąć maski? A, nie, to nie. O, pan miotacz. Łap granata. Sterowiec spada, ty, faktycznie coś tam leci. Czemu maski nie mogę zdjąć? Poszukali mnie oczywiście, jak zwykle. Ora, pana to. Czemu nie mogę zaszarżować? Pośledzoną postać mi dali oczywiście. No. Friedrich Hampstead. Jakiś... do dupy byłeś. Nie podobałeś mi się. O, tutaj prawda, snajper. Uuu, co tu się odwala? Sterowiec leci. Nie. Co tu się... Tak wygląda wojna? Co tu się odwala? Wow, ratowałem ci dupę, stary. Chcę medal za to. Gdzie ci Niemcy jeszcze? Granaty lecą, też łapcie granat, to jest coś mądrze. O, pan miotarz znowu. Ład granata. O, nasze czołgi jeszcze przyjechały. Miejmy nadzieję, że to nie są czołgiści z multi, co giną 5 sekund po wybraniu pojazdu. O, pan się trochę przegrzał. Gdzie jedziesz po mnie? Nie, to są jednak ci z multi, niestety. Delbert, Fraz, jakiś ktoś tam. Jesteś tym Niemcem. Tu wybuch, eksplozje, zwolnione tempo. Coś jeszcze? O, tu nie Niemiec. O
jest cutscenka w 5 FPS-ach. Dzięki. Murzyn i Niemiec. To wygra. Atakujemy my. Co jakiś czas spychamy ich także spoza czarnej rozpaczy, czarny, że błyskuje normalny świat. Podtekst. Prawie na wyciągnięcie ręki. Wojna jest naszym światem. O, spoilery są z przyszłych kampanii. Światy jest Bugiem, a Bugi są moim światem. Kryje się człowiek. A ładna muzyka, to trzeba przyznać. My, ludzie pełni płonnych nadziei. Domek, lokomotywa, wybuchy, eksplozje. I zbrodniarze. Przyszli bohaterowie legend. Skazani na zapomnienie. Brawo. My, rycerze niebios. Duchy pustyni. I szczury w błocie. Takie są nasze historie. Jaka będzie moja historia, bo się boję na tym hardzie z tymi challenge'ami, że to będzie padaczka i upośledzenie, bo nikt tego nie testował. No ale przekonajmy się, przekonajmy się. Tak, to był prolog. Miłe wprowadzenie, na pewno klimatyczne zdecydowanie. Fajny ten motyw, że się niby umierało, ale nie do końca jakby. Byliśmy nikim, żołnierzem nikim, bezimiennym. Wojenne opowieści. I teraz zacznie się tak naprawdę prawdziwa rozgrywka. No i teraz pierwsza prawowita historia przed nami, Błoto i Krew, jedna z tych pięciu, których tutaj mamy. O co chodzi? Brytyjski czołg Mark V to pancerna bestia, której głównym zadaniem jest przełamywanie linii wroga. I teraz rozumiem, że przeżyjemy historię tego tutaj jakiegoś frajersa, no ale okej, weźmy go, sprawdźmy. Weteran wojny secesyjnej nauczył mnie walczyć o przetrwanie. Jednak na to, co zobaczyłem, nie mógł mnie przygotować. Nie mógł mnie przygotować. Nowe machiny wojenne, takie jak czołgi, potrafiły w ciągu jednej nocy odwrócić losy całej bitwy. Na szczęście większość z nich należała do nas. Większość. No to się wygadał tutaj, jak widać. No, będziemy sobie próbowali posłuchać takich rzeczy, bo są klimatyczne. Dobra, tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery. Cztery misje. Zaczniemy sobie oczywiście od pierwszej. Ponad szczytem przełamy linii wroga z zwanym Czarną Bez. No dobra, będzie Bez. Czarny Bez. Aż te suchary wszystkie nachodzą, prawda? Na trudnym nie mam tutaj żadnego podręcznika zebranego i wpisy do kodeksu też żadnego nie mam zrobionego. Z tego co rozumiem, podręczniki to są znajdźki, a wpisy do kodeksu to są te challenge dodatkowe, więc na pewno je spróbujemy wykonać. Wojna ma się ku końcowi, o. No w sumie czołgi faktycznie były pod koniec. Umacniają linię, czekają aż wróg ruszy do ataku. O, czyści okopy, sprząta, prawda, gotuje, niszczy zasieki. Idealna Czarna Bez, Czarny Bez inaczej. Zarąbiste, zarąbiste. Jakieś tam miasteczko jest przekonane, że dzięki wsparciu czołgów. No pewnie połowa się zepsuje, druga połowa wybuchnie i zostanie tylko nasz i my jako bohaterowie narodowi znowu tutaj zwyciężymy, prawda? No wrogi AVR. O, jest nasz bohater. Sławny kierowca. Tomasz Hajto za kierownicą. Zobaczymy, kogo teraz rozwalimy. No ręce, no masz obie ręce, nie da się ukryć. Myślicie, że też tak Hajto, tak wyszedł z auta po tym specjalnym wypadku i tak właśnie... Edwards! Edwards, o. Sir? Townsend. Chodź no, przegapij zabawę. Świeżych skarpet, chłopaki! Pokażcie mi! Ognia! Przeglądałem twoje papiery. O, i co tam znalazłeś? Spełni swój obowiązek wobec ojczyzny. Słuchaj, jazda w przód, jazda w tył. Tylko tego od ciebie wymagam. Zabierz parę i poznaj dużą bez. Kobietę twoich snów. Duży czarny bez. Murzyn bez jaj, czarny bez. Mhm. Fajna mgła.
Znalazłem nam nowego kierowcę. No, zaraz damy w ten, bo widzę, że też jest za cicho. Zaraz sobie damy, spokojnie. Bo boję się, że to się pominie. Jak dadzą mi gameplay głośniej, właśnie dialogi na pewno trzeba będzie dać głośniej. I tego, i samą gierkę chyba troszeczkę ciszej mi się wydaje, ale dialogi, no polscy dźwiękowcy, nie zdziwiłbym się, gdyby to był... Slack! Hej, hola, nie, bez przekleństw! Jak to, kurwa, sorry. Ja bardzo tego nie lubię. Aha. Finch, Edwards. No, na szczęście macie napisy, ale zaraz poprawię, nie ma problemu. Czego nie robiłem? Nie wtrącaj się, McManus. McManus. Nie przejmuj się, ona nie da ci zginąć, he? Dobra, chłopcy. Przed nami bitwa. Są rozkazy. Mamy przełamać niemieckie linie. Już myślałem, że trzeba pomóc Niemcom. Pozycję artylerii. Przy okazji. Finch? Tak jest. Ach, te sławne odpalanie silnika. Dobrze, że wymyślili na szczęście te kluczyki, nie? Nasz kolejny cel to francuskie miasto Cambrai, gdzie mają pod dostatkiem wina, kobiet i śpiewu. O! Czyli się zabawicie. Zabawimy się. Będziemy gotowi. Ty co? Yes. Ty potrafisz tym jeździć czy nie? Spokój, McManus. I pamiętajcie, róbcie swoje. Ach, te problemy. A duża bez zadba o was. Bóg się nad nami zlituje. Powiedzcie mi, że to nie jest tego. Przejdziemy przez to razem, co Edwards? Jasne. Kierowca, cała naprzód. Dublaż Boba Budowniczego, ten McManus, czy jak on tam ma? No, jadą chłopaki. Krzychu, czarną bez teraz. Poszli. Szybcy i wściekli. Siema, łysy. Siema tutaj tego. Nie pali się kluczyka na przycisk. Dobra, ogarnijmy jeszcze raz tej opcji, bo tutaj właśnie są problemy. Gdzie jest dźwięki dialogów? Głos speakera, głoś... VoIP. Okay. O, i można od razu zobaczyć właśnie rzeczy do wykonania. Mamy te wpisy podręcznikowe, nic jeszcze nie znalazłem i mamy trzy rzeczy do wykonania. Sprawdźmy je od razu. Zniszcz wszystkie działa polowe, spoko. Będziemy musieli polować na te działa. Balony, zniszcz 5 wrogów jako piechur. Ponad szczytem, zniszcz 5 wrogów jako... zabij 5 wrogów, czyli rozumiem, że mam wysiąść z czołgu i zabić przeciwników, mam nadzieję. I znajdź wszystkie podręczniki polowe. No dobra. Przeklęty, tak nie! Bierzy się, McManus! Ptaki się bierzą! Pobieram mu wszystkie pióra stąd! Spokojnie! Ten gołąb może ci ocalić życie! O, on sam jedzie, ja nic nie kieruję, ja nie dotykam. Czemu czarny? Bo gra jest poprawna politycznie. Dobrze! Zaczynam łapać, o co w tym chodzi! Dobra, dwójka zmienia się, brońki. Prowadziłem auto, byłem szoferem. Prowadził auto, ja też rozbiłem się 3 razy tylko. Stać! Zatrzymać się! 10 razy zdawałem naprawkę. Jak to zatrzymać? My za nią. Matko Boska, widzieliście kiedy coś takiego? No, rozpierdolone. Niestety, wszystko. Tak. Słuchajcie, mamy zniszczyć działa obok wiatraka. O. Jaki celownik. Zajebiste. Zróbcie naszym trochę miejsca. Aha, nasi najpierw atakują przez czołgi. Chyba pierwsze nie jadą czołgi. Ola, jedziemy. Wreszcie mam kontrolę. Tak, jak to pamiętasz dobrze, no to... Uj, w porządku, możemy jechać! Co jest? Co za cheaty jakieś? Widzisz ten czołg, Edwards? Żebyśmy nie utknęli w Łocku, tak jak on! Jaki... No coś tu się rozpaćkało, no nie da się ukryć. Przejedźmy może tędy. Błoto spowolni twój ruch, czyniąc go łatwym celem dla artylerii. No to dawaj, nadbieg. Rzucaj dwójkę. Nie piłuj na jedynce, jak konon. Jedź. Ale mnie zdriftował. Dobre. Mogę naprawić czołg? Fajne. Znaczy fajne w kampanii, ale oczywiście masakra na multi. Co jest? Gówno! Oszuści. Niezły strzał! Nie będzie czego zbierać! No nie będzie, nie będzie. Naprawmy może jeszcze raz panią. Panią czarną bez. Jest gotowa! Dobra robota, synu, naprzód! Co jest? O, kolega jedzie. Co tam, stary? Tu już padł. Tutaj działo się rozpaćkało. O, Mudzin! Te działa wykoszą całą naszą jednostkę!
Patrzcie, skąd strzelają! Dajcie im popalić! Dajcie im popalić, no jak ja już im dam, tylko pokażcie. To jest on Maksimum Gali. Go, go, go! Jak się głównym kieruje, to masakra. A, to nasi, nie, to nie nasi. Tu się zatrzymamy i zlikwidujemy niemieckie działa. Zatrzymajmy się tu i pokojmy Fryców. Tam działa są faktycznie. A, tutaj jeszcze, sorry. Ty, rzucił mi jakiś granatem, ham. Silnik w porządku. Cel zniszczony. Fajnie, fajnie się z tego wali. O, nasi już na pozycjach. Doskonale. Wyżej, wyżej. Ładuj. Udało się. Chłopaki na ciebie. Nie przerywać ognia, nie odpuszczać. Znowu wyżej. Niżej. O, granat znowu, dzięki. Ty co tutaj? To jest właśnie teamplay. To jest właśnie to. Fryce się wycofują, no to ja im dam już wycofankę. O, dzięki. Udało ci się! Wszystkie działa chyba zostały zniszczone. Tam jakiś maksim znowu. O. Tak, chyba jesteśmy czyści. Ja pod multik uwielbiam BF5, uwielbiam tego. Boże, PS ogółem całe te, no. Nie zostawimy naszych ludzi, zawracaj! No Jezu. Miałem tylko zobaczyć, czy coś tu jeszcze jest. Bo oczywiście moi ludzie nie potrafią zająć obszaru. Wszystkie BF-y, dałeś tego. Jesteśmy nie do pobicia! Dobra, to robota. Całkiem spoko opcja. Teraz opanujemy następną linię okopów. No dobra, ale nic nas nie goni, nie ma czasu, wreszcie. Kierowca gazu! Co on tam gada? No, szukamy, czy jeszcze są gdzieś działa przeciwpancerne jakieś, bo mamy zadanie oczywiście rozwalić je wszystkie. Mogę wysiąść? Nie, nie mogę jeszcze wysiąść. Się zastanawiałem. Co by się stało, gdyby... O, bunkry! 1 km mniej! Cały KM się roztego. O, za wysoko. O! Idealnie w cel. Już tu jeszcze coś. Dzięki. No, szoki, wsparcie. Ale w ten bunkier z betonu. Bunkier się rozleciał już. Można go jeszcze dobić. O! No i jeden KM! Dawaj, karabina. Kierowca! Linia okopów na wzniesieniu! Linia okopów, no wchodzimy na okopy. O, tam już widzę na daleko kolejne działa. Ale my na razie tu wjeżdżamy. O, złopatowa mojego ziomka, ty, chamie. Żeby nasi mieli czas się przemieścić. Dobra, dawaj bomby. Idealnie cel. Tam jest kolejne działo. Za nisko, czy za wysoko? Jeszcze wyżej, ul. Dzięki. Granat przeciwpancerny rzucili, chamy. Fajnie, że można ich oznaczać, to pomaga naprawdę. O, tutaj widzimy Menela. I... Kurde, jak się chowa, nie? A, bo tam działo jest. Jedno działo mniej, chłopaki. Tam kolejne. Ktoś tu jeszcze żyje? Nie. Kierowca, zawracaj! Jak zawracaj, stary, jestem na celu, co ty gadasz? To jest ten dowódca, on mnie bardziej truluje niż ci Niemcy. Jest większym utrudnieniem, naprawdę. To jest idiota. O, jeszcze jakieś działko, tak? Ogień osłaniający! Chłopaki kontynuują latarcie! To skąd? Nie widzę. A, dobra. Nie, za wysoko.
naprzód, chłopaki! Walczymy dalej! Nie odpuszczajcie! Obani? I pan tutaj za tym się chowają. A to kto? Dzięki. Chyba wszyscy, nie? Cały niemiecki tutaj, ten cały garnizon punktowy. Boże. Jezu, granat na mojej boni. Skąd oni się biorą? Na... Kolejny granat. No wybuchaj, ile ty... Jezu, jeszcze oni padają na strzała. Sekcity. Dobrze jest, dajemy im powalić. Dobrze jest, tak. Hej, hej, kurce klej po prostu. Ich habe nicht. Fajne gręce. Ty co tu robisz? Cel wykonany. Dobra robota, ale pamiętajcie, dzień jeszcze młody. Kierujemy się w stronę ruin. Utorujemy trochę... Naj. No właśnie. Wszystko działa przeciwpancerne. Zneutralizowałem, tak mi się wydaje, dlatego ten dojazd powinien być dosyć miły. Jezu, jak on się ślizga. Ślizga się to auto. Kurry. Ślizga się ta bez, czarna bez. Jakie działo? Nie wystawiaj nas na cel! Ej, żebyśmy mieli te działa na linii strzału. Cel zlikwidowany! Per Niemiec. To są dzieci. To są dzieci, oni nic nie potrafią, ci Niemcy. Trzymajcie te pozycje! Zlikwidujcie resztę szkół! Co? Gram w uno nawet... Szukuję co robić. Zabij go, z oszustami się nie pieści. Skupcie się, chłopaki! Dasz mi nie trochę rumu? Należy mu się! Nie tykaj gołębia, Richard! To nasz jedyny łącznik ze sztabem! Edward, o, przegrzał się. Łykniesz sobie, żeby ci się tak ręce nie trzęsły? Nie, nie piję. Zabawą i żartami poczekajcie, aż będzie trzęsłe. Nie piję. Sławne ostatnie słowa. Nie piję. Nie w pracy, prawda? Nie jestem Polakiem. Jeszcze przed 12, chłopaki, co wy? Szturmpanzer! Jaki szturm? Szturmpanzer? Dobrze, nie Sturmtiger. Podnieść do niego strzelcy! Zabijcie! Wymiana. Co? Z przodu czekam najgrubszy pancerz. Nie da się ukryć. Czemu on mnie może zabić, a ja go nie mogę? O! No chyba on nie był w stanie tyle wytrzymać, nie? Ale kto wie, kto wie. Ja się nie znam na czołgę. Opanowaliśmy teren! Brawo, chłopaki! Ruszamy dalej! No jak ruszamy? Ja się muszę naprawić, stary. Ostrzał, uwaga! Ej, dobry! Pancerz nie jest niezniszczalny! Nie ma mocy! Rozwalili mi wszystko. Musisz się temu przyjrzeć. Uważaj na siebie, Finch! Edwards, idź, weź mu pomóż. Wysiadka. Było o wiele lepsze, tylko co on tu robił? Co on tu robił? Czemu ja strzelałem mu w działkę, on nie wybuchł? Uja! Edwards! Okej? Okay? No. Na pewno! To jest. Kurde, Finch chyba... Zarąbali Fincha. Ja pierda. A miało być tak pięknie, znowu. Widzisz, Polska. Sprzedajcie, chłopie! Rób tę maszynę, Finch! Skąpiłeś? No to chodź, ruszajmy! Edward! Napraw maszynę i wracaj do dola! Ale ja szukam Niemców. Co tam, stary? Mogę iść z buta? Chyba nie mogę. Dobra, wsiadamy znowu. Do złoma. Ten
tempo, kierowca! Narzędzie naprawcze to najważniejsze. Jonasza i Finch nie żyje! McManus, opanuj się! Kierowca, kierunek wioska! To tam trzęsie artyleria! Kierunek wioska. Naprawdę, jest. O, i można teraz dowolnie opuszczać pojazd. Jest ten achievement, żeby zabić 5 frajerów, nie? Bez, znaczy, no właśnie, wychodząc z pojazdu. Więc na pewno sobie zaraz to sprawdzimy. No, naprawa na zewnątrz jest oczywiście o wiele szybsza. I znowu jakieś działo tam jest, te panc. To gdzie? Tam? Kurwa, trochę tego tu jest. Załatwcie obsługę działa! A żebym jeszcze tylko je widział, stary. Tam się chyba chowa, nie chowa. Tam jest! Dobra. Jazda, jazda. Jeszcze coś z przodu. Nie! Zróbcie coś! Dobra, oszuści. Nie! Jakie gruzy! Obsługa działa zabita, brawo! Kto to tu obsługuje? Nie! Że przeleciało przez działo? What? Dobra, wychodzimy z czołgu, zobaczymy co się stanie. Mam jakąś inną broń? Nie mam nawet broni innej. Dobra, czas zabić Niemców po staremu, prawda? Czego wy tu strzelacie? Tam mają działo. Herr Niemiec, halo, Lusien. Wyleciał z tego. Co tu się odwala? Dobra, dobra. Ten co chciał tu z łopaty. Jest, wykonana, zabij 5 wrogów jako piekur. No to jedno z głowy, prawda? Można wracać do czołgu. I teraz musimy jeszcze nabić wszystkie te, tylko te działa pepans. Idziemy, naprawimy sobie czołgunia. W którym się to naprawia? Te? Nie, trzy? Trzy. No nie, a ty nie płacz, nie płacz, tak. Jedziemy do przodu. Może dosięgnę go? Zobaczmy. I... No dobra, trochę wyżej, stary. Dziękuję. Tysto, co to jest w ogóle przy... Ha. Dobra, nie płacz, stary, przede wszystkim. A, brońki, czyli takie coś na mapie to jest w ogóle w składach uzbrojenia najpotężniejsze spluwy znajdę. Klucz? Przecież ja już mam klucz na miłość boską. O, ładunki wybuchowe, fajnie. Per Niemiec? Nie, to nasi. Fajnie, karabin snajperski jeszcze tutaj. Granaciki. Też go chętnie przyjmiemy. I jest nasza pierwsza znajdźka. Tak to wygląda. Podnieś to. Zbieraj podręczniki polowe, odblokować, no, kodeksy, bla, modyfikacje do gry online. To jest jakieś dupy. Oczywiście to jest najgorszy motyw tych znajdziek, bo nie wiadomo kompletnie gdzie ich szukać, a jak widać mapa jest nieco rozległa, bo równie dobrze mógł być tam w budynku, gdzieś tam z dupy i tak dalej, więc no niestety to jest najgorszy rodzaj znajdziek. Trzeba to przeżyć. Działo, ale... No, stój, stój! Dziękuję. Zaraz on przerwał. Zabiłem obsługę. Działo załatwione. Ale samo działo nie padło? Dziwne. To działo nas spowoduje, ogira! Tu! Granat pepans, jedź! Granat pepans! Jedynka, nie dwójka! Niemcy wszędzie! Ktoś jeszcze? Herr Niemiec? A, to nasi. Ale tam już Niemcy. O. O nim naprzód, no fajnie. I co, mam tak to poprawić? Dolnąć? Doskonała robota, jazda dalej! Ładnie wybuchła. Zobaczmy, czy coś tu jest w środku tak naprawdę. Jakieś te manuals, ale chyba nie. Chyba nie.
gdzieś są na daleko, nie ma żadnego działa chyba ten, więc wsiadamy, ja zgubiłem czołg. Kubi, o. Nie wybuchło, nie wybuchło, czemu to jest jakiegoś pancerza? Naciskajcie ich dalej! Naciskajcie, naciskaj. Szybko. Nie wiem co. To działo. Jakie działo? Uwaga, chłopaki! Granaty nie wiem, narzucali. Jezu, no nie możesz zasnajpować Niemca. Mieliście być komandosami. No właśnie, tak to jest, tak to jest. Niemcy! Uuu, co jest? To lekki czołg. No i to mi się podoba, tak to jest realistyczne. Jeden strzał rozwala mu silnik. Zabił mi kolegę. Rozwala mu silnik. No bo tam jest działo w ogóle. Jo? Trafiliśmy! Dobra, chyba czas na komando. Kurde. Nie wyszło tak jak miało być, bo Niemcy nie padali na strzała. Co jest tu? Czemu on jest w stanie przeżyć tyle pocisków? To już na multi są w stanie mnie. A ten aim. Czemu oni są tak wytrzymali? Nie zrozumisz. Dobra, szukamy jakiś znajdziek, co? Kościółek, halo? Coś tu jest? Łopaty. Gówno. To granata bym im rzucił tak naprawdę. Mogę tu wskoczyć? O. Tak nie miało być. O, kolejny ten dzienniczek właśnie. Zbieraj go. Nasz. Nie, dobra, idę do czołgu, bo to widzę, że nie ma sensu. To jest naga broń po prostu. Właśnie tu jedziemy, dobrze powiedziane, stary. Dobra, rozwalmy może im to działo, to się może popłaczą Niemcy, co by na to. Wioska jest nasza, oczywiście. Uwaga na działo polowe! Spokojnie, nie płacz na działo. Tylko trzeba jeszcze poszukać, jeszcze znajdzie jakiś tutaj. Tak. Tutaj fajna wyrwa jakaś w tym gównie. O! Kolejny ten, i tu jeszcze jakieś brońki są. Zobaczmy, co to są, tam przyszykowali. Pusto, ale oszustwo. Tam jest działo. Tam kolejne działko i chyba dwa działa są. Trzeba je roztegować. O, i naprawić czołg, bo widzę, że dostał pod dupie. Dobra, jedziemy. Dwa działa przed nami, musimy, pamiętajcie, jeszcze z kodeksu rozwalić, no właśnie, zniszcz wszystkie, to też mnie tak denerwuje, twórcy, czemu nie napiszecie, ile tego jest do zniszczenia, żeby... Naprzód! Chłopaki liczą, że wesprzemy ich na tarczy! Dobrze mi się grało, wyżej. A, to tam. Wyżej. Niżej. O, dzięki. Dobra, jedziemy teraz na pełnej. Strzelanie w ruchu. No jest, ale działo się rozwaliło, nie wyda. Bunkier. Cegła uderzyła w ten czołg. Coś tu jeszcze żyje tak w dobrą sprawę? Dobra. Działo! Ciśmy je szybko! Działo?
garażu się schowało za zarąbistą. Dajcie im popalić! Musimy przejąć tę pozycję! Dajcie im popalić, chłopak. O, może rozjadę go. To jest zbyt dobre. Jeszcze ktoś? Ausgezeichnet, ja. Przegrzał mi się. Kurde, walą z góry, muszę zaraz ich tam dostegować. Dobra, pokażcie się. Przeżył. Nie, on uciekł. Dorwaliśmy ich! Działo, roztegowane. Pokażmy ten skraj, co spotyka tych, którzy zagrą z podstanymi króla! Ten wybuch go nie dojechał, jak? Jak? Dzięki. Bunkier. Przeżył. Nie, nie mogę go rozwalić. Jedziesz w złą stronę! Te boty mnie tu tak rozwalają psychicznie. Zajęte. Bonston, zajęte. Przed nami artyleria! Poszedł do diabła! Może wiatrak rozwalę, da się? O kurde, sorry. Francuski wiatrak rozwaliłem. Trzeba wysiąść, poszukać znajdziek teraz. Karabin maszynowy, ale to nie jest to, czego szukamy. Może tu coś jest? Lucien. Granaciki, zawsze spoko. Uuu, co to jest? Panzerbusze jakieś, kurde? Uuu, to jest ten niemiecki karabin, to panc. No, to jest zajebiste. Teraz pytanie za 500 punktów. Gdzie jest znajdźka? Musi gdzieś tu być. Nie płacz, stary. Tutaj szukamy tego. Dla Chica złomu, a nie. Tu takie dziury. Wszystko wybuchło. Dobry Boże. A w ogóle czołg naprawiony? Patrzcie. O proszę, tutaj znajdźka, wow, nikt by się tego nie spodziewał, tutaj było, kiedyś musiałem ją zebrać, niesamowite, no w żytym burdelu. Nic straconego, prawda? Będzie taki montaż, że nikt się nie domyśli. Nie no, z kapką bym się... Najważniejszy jest montaż. Montaż przyjmie wszystko. Co to w dupę mnie, a nie mogę się obrócić na taki. Historię z życia czołgową. Może w przerwie jakąś opowiem. Fajnie. Fajnie, że ci Niemcy padają na strzała w sumie. To jest takie dosyć miłe. Takie realistyczne. A dobra, tam już moi dzieci wykończą piechurze. Tam bunkierek, może go rozwalić. Fajnie. Jak wleci do bunkra pocisk, to wszystko wybucha. To mi się podoba, lubię wybuchy. Ła. Możemy jeszcze przyjąć. No właśnie nie wiem, nie wiem skąd przede wszystkim są te... Aha! Aha! Okej. Tego nie widziałem. Na szczęście on jest. Co tam jebło? O, nawet dupą się odwrócił. Okiem. Fajnie, mgiełka się pojawiło. Nie wiem co to tam jebło, ale jakieś kurde V2 ktoś zrzucił chyba. Tomahawka. Fajnie wyjebało. Piechota, wyciągnij ją! Piechota. Twój stary to piechota. Jakiś most. Bunkier? Ła, który śmiał? Tam. Dzięki. Dobra, naprawimy się chwileczkę, będę mógł was przeczytać. Czy właśnie, czy będzie koch? No nie, raczej dzisiaj nie.
War Thunder 1, tak. Też lubię wybuchy, no zwłaszcza w F-ie są dosyć, nie da się ukryć, są ładne, nie? To działa, pamiętajcie, żeby wszystko niszczyć, bo ciągle jest ten aczik chyba jeszcze nie zdobyty, z tego co rozumiem. Rozwalone to już nie ma czego zbierać. Wow. Ale tu tych Niemców jest. Edwards na drugą stronę, ale nie możemy na drugą stronę, panie, bo tu pewnie jest jeszcze jakiś, niech zgadnę. Zeszyt do zebrania. Ale nie, całą broń przeciwpancerną rozwaliliśmy, to no właśnie. Ostatnia znajdźka. Dobra, potegowane wszystko. Naprawieni w ogóle jesteśmy, chyba ta. Logiczni Niemcy. Logiczni Niemcy. Czyli jednak. Ale to jest chyba koniec poziomu, nie? A tutaj te działa przeciwpancerne jakieś niby zostało gdzieś? No to są jakieś oszustwa. To jest jakieś gówno. Jeśli tego mi nie zaliczy, miejmy nadzieję, może pod koniec zaliczy, nie? O, nawet się odblokowało, no tak, bo zebraliśmy wszystkie te podręczniki. Wojska pancerne podczas I wojny światowej. Czołgu odbyły ściśle tego, no fajnie, fajnie, dzięki. Dobra, jedziemy chyba przez tego, nie? Oczyścić most z niemieckich obrońców! Dobra, odpalamy karabina. Ci Niemcy wchodzą pod most. Wszyscy załatwieni. Znów płasko. Gazu, przejedziesz. Co jest? Czemu to? Nie mogę zniszczyć tych gówien. Co za oszustwo. Dobra, jedź bokiem, stary. Przejedziesz. Chyba. Niemcy po lewej, co? Jasna cholera! Nie ma przyciemności! Nie, wspinaj ich, chłopaki! Zostawcie bez przyciemności! Co tu się odwala? Na litość boską. To jest z tyłu. Oh fuck, tego też trafili. Picarda czy kogoś tam, kapitan Picard. Tego już słucha jakieś nowe piosenki. Wypuść gołębia, nie wypuszczaj gołębia, to jest typowy polski rząd. Rób to, nie rób tego. Tu ludzie się dobijają. Co zrobi? Co zrobi Edwards? Wypuść tego gołębia! To jest rozkaz, synu! Czy ty mnie zrozumiałeś? Tak. Nie płacz, stary. Poleciał gołąb. Gołąb. Jezu, czy to jest teraz ten moment, w którym każdy płacze? Jezu, czemu ta gra jest taka dobra? Jezu. Jaka to jest piękna scena. Co tam le... Samolot się rozbił, wszystko wybucha. Piękne. Weź się rozbił o ziemię. Nie, da się, na pewno będzie po prostu, jak za nisko zlecę, to tego. To wtedy pewnie restart będzie po prostu. Ale fajne pióro ma. Dobra technologia. Ciekawe, czy może oznaczać, albo bomby spuszczać, chyba nie. A granat? G? Nie. Szkoda. Ale leci gołąb. Gołębie tak wolno latały? Tak miało być? Coś mi się wydaje, że to jest jakiś specjalny gołąb, troszeczkę opóźniony. Ale okej. I teraz nurkujemy. Sztuka z... Zniósł się sam. Gołąb pocztowy. Co tam nowego w Polsce?
rozkaz z pola walki. Uwaga. To Townsend. Townsend. Zadanie ogniowe. 4, jest po 4, 2, 3. Ładuj. Burzący. Churchill Afaure. Na to salwę wystrzelili, 3 pociski, wow. Zaraz walnie, chłopaki. Dobrze mi się z wami służyło. Bo budowniczy, nie płacz. Artyleri! Kurde, stary. Temu chyba już wystarczy. Uuu, ale rozpaćkało wszystkich. A my żyjemy, co za przypadek. Co za miły... A, gość jest ranny. Masz piekielne szczęście, Townsend. No ty też, bo budowniczy. Trzeba spychacza tak zakopać. Myślisz, naszym losem rządzą ślepe rozkazy i przypadek. Co nas pierwszy pośle do grobu? Powściągnij swój jezor, McManus. Go zgasił jak frajera. McManus, ty idioto. Tak jest. Tak jest, sir, tak, sir, tak. Edwards, odpalaj. Nie ma paliwa, stary, za drogo. Pewnie, a takie drogie jest teraz. Zlituj się. Nie ma przecież te stachy. Przestań kruszyć, bez, przestańcie. Boże święte, jakie dramaty tu się rozgrywają. Będziesz dobrze. Tam stać jak ten kołek? Dobrze będzie jak zatankujemy z Afriką. Nie, może Niemcy nam doleją trochę. Jest, działa. Dobrze jest, nic się nie stało. Czyli tak, dwóch nie żyje. Szlak, przed nami mgła. Nie widać dalej niż na 20 metrów. Przebijemy się. Edwards, ja będę kierować. Ty sprawdzaj teren. Nie zgrywaj bohatera, chłopcze. Rób swoje. Edwards, postaraj się, żebyśmy wyszli z tego cało. W razie czego jesteśmy tuż za tobą. Tuż za tobą. Dzięki, stary. Skradaj się przez las i zlikwiduj stanowiska przeciwpancerne, aby nie ten bez bla bla bla. Jeśli będziesz musiał walczyć, czarna bestia cię wspomoże. No spoko, jest ten, jest kapitan, jest tego. Fajnie, ale to super. Stary, też będziesz mi tu towarzyszyć. Sprawdźmy od razu tego. Nic oczywiście nie jest zabrane, bo to kolejna misja. Pokonaj, nie dając się wykryć, nie dając się wykryć, nie dając się wykryć. Moje ulubione challenge. Nie dając się zesrać. Pokonaj las bez zabić w walce wręcz. Bez zabić w walce wręcz. Czyli trzeba będzie używać tylko broni i nie możemy dać się wykryć i oczywiście znaleźć wszystkie główienka. Spoko. Idziemy. Fajny klimat, to jest zajebiste. Ostatnie słowo dowódcy zanim... No, żeby z naszym dowódcą lepiej było ten... Pozwolił mi 10 w szachy. Ja tam warcaby lubiłem bardziej. King's Tiger, ty potrzymaj mi piwo. Tak, sławne słowa czołgisty szermańskiego. Dobra, skradanko w FPS-ach, prawda? Nasze... O, łopata. Ale nie możemy zabijać z mele, to o. To ciało tak to urzuciło. Edwards, zrób rozpoznanie terenu. Trafisz na ciało, to się nim zajmij. Zrób rozpoznanie. A jak poradzisz sobie sam, daj znać, to do ciebie podjedziemy. Daj znać. Zrób rozpoznanie obozu, dostrzeż wrogów, aby zidentyfikował bla bla bla. Gdy rozpocznie się walka, masz do pilnowania. No, problem w tym, mój drogi, że walka się nie rozpocznie, ponieważ nie możemy rozpocząć walki. Aha, zaraz, co tu się dzieje? Pod C mogę rzucać tym. Tu już jakiś Niemiec chyba mnie idzie sprawdzić, co się stało. O kurwa, o kurwa. Oznaczyłem gościa. Hmm.
Broń nie jest tłumikiem. Broń nie jest tłumikiem. Tak, to troszeczkę komplikuje sprawę. Tak. Kurde, to może być ciężkie. To może być ciężkie, tak naprawdę, bo nie mogę... nie dać się wykryć? I bez zabijania w walce wręcz, to jest w ogóle wykonalne? Na tym? Może nie z tej strony, ale... Czy ktoś to testował? Broń z tłumikiem, no odszukać, tylko jak tam dotrzeć? Jeszcze jest tam mgła, przez co ja ich nie widzę, ale oni mnie trochę lepiej widzą w tej mgiełce. Znowu mnie znalazł, nie wiem, Herr Niemiec usłyszał. Idzie frajer tutaj. Tam nic nie ma. Wyjrzyj, no zesraj się, nie wyjrzyj. O, mogę go oznaczyć przez ściany chociaż. Kurde. Chyba jest nie... Wiecie co, to chyba jest niewykonalne mi coś wydaje się, że na tym najwyższym poziomie... Znaczy, nie, że na najwyższym, ale łącząc te dwa challenge'e wydaje mi się, że to jest nie do zrobienia. A ty co? To jest taki chujowy ninja, no bo jak ja mam to zrobić, skoro nie mogę nikogo nawet... Oła, drasnąć. Działo pepans. No mógłbym w teorii tam, wiecie, rzucać tymi obrączkami i tak dalej, nie? Rzuć tym. Że łuskami, nie? Już bądźmy słowni. No, zajebiście. Szajse, to jest po prostu, co mówi typowy Niemiec? Szajse. Nie. No i jeszcze na dwa werety. Dobra, zróbmy rozpoznanie, czy w ogóle jest tutaj broń z tłumikiem, czy jest po co się skradać, bo inaczej to naprawdę nie ma sensu. Zamknij dupę. Wybuchowy, granacik. I co to jest? Strzelba. To nie wygląda jak broń z tłumikiem. Ej. To jest wszystko, tak? I to nie jest losowe. Czy to jest losowe, czy to nie jest losowe? Ajajajajajaj. Czyli będziemy musieli wybrać. Niestety misja jest tak chujowo zaplanowana, że nie da się jednocześnie jej przejść na ten achievement, żeby nie dać się wykryć, i na ten achievement, czyli żeby nie zabijać nikogo. Bez zabić w walce wręcz, niestety, bo nie mamy broni z tłumikiem. Patrzcie, mamy pistolet, ale on nie jest tłumikiem. Nie można przykręcić, to nie jest CS. Niestety, chujowizna. Musimy wybrać jedną z dwóch ścieżek i później przejść to w wolnym czasie jeszcze raz. Strasznie chujowe. Nienawidzę czegoś takiego. To chyba weźmiemy ten trudniejszy, nie? Trudniejszy sobie weźmiemy aspekt i spróbujemy pokonać las, cały las bez wykrycia. Czyli będziemy musieli zabijać wszystkich wiśniaków mele. Jak? Wypierdalać. Tyle. Dziękujemy, poskradamy się na easy. Wypierdalać. To nie ma sensu. Jakbym miał tłumik, nie ma problemu, mogę się bawić, ale teraz wypierdalać. Dobra, czyli jednak po namysłach i konsultacji z czatem i całym tutaj kręgiem wojskowym spróbujemy sobie pokonać misję, nie zabijając nikogo w walce wręcz. No więc uwaga, dan. Zobaczmy, co się stanie. Szarża naprzód. Koniec Niemcy, to wasz koniec. Tak się wchodzi na komandosa, pana. Tak, na KM-a. A nie, bo miałem nie mele, dobra, pomyliłem się. Jeszcze raz, spokojnie. Dobra, pójdziemy teraz od lewej, prawda? To powinno troszeczkę pomóc.
tym mniejszy. Prawda, jest tylko jedna droga podejścia. O, patrz, herniec, siema. Jeszcze po bani żyjesz, tak. Dziękujemy. O, pana to. Ja mam tą przeciw tego. Pancerne gówno. Uuu, to było dobre. Dziękujemy. O, i teraz można walczyć już normalnie. Granacik, co tam, bez żyjesz w ogóle? O, przeżył. To ci nowość. Hej, co tam, stary? Dzięki. No, i tak musiało być od początku. Niestety. Jezu. Zwierz ten zły monster. No, weźmiesz to czy nie? Nie da się. A, bo już mam, dobra. Granaciki też przytuliliśmy i... jednak chyba wymienimy sobie tą przeciwpancerne gówno na strzelbunie. Co by tutaj nie było większych problemów, co tam bez... Tu jesteś, chłopie! No, jesteś, to magia, jesteś. Kierowco, czysta magia, trudno nawet zauważyć, że mamy wojnę. To co magia! Sforsuje ten trudko czas. To magia, słyszeliście? To magik. Magik, to jest magia. Cholery nie widzę. Edwards, dawaj, będziesz nas prowadzić. Tylko się za bardzo nie oddalaj. No, nie płacz. To jest patologia, to jest po prostu źle przemyślane gówno. To jest rzecz, na którą nikt nie myślał, o, tak pan powiem, nie? To jest rzecz, nad którą nikt absolutnie nie przemyślał tych achievementów. Teraz znowu z cyklu save scamming, prawda? Nie wiadomo, gdzie są Niemcy. Idź sprawdzić i daj znać, jak wszystko będzie w porządku. Pomożemy ci, jeśli wpadniesz w kłopot. Czemu nie mogę tu przejść, na litość boską? Ła. Że tego nie da się rozwalić. Takie dźwięki, o, tu coś jest. Narzędzia naprawcze. Dzięki, stary, dzięki. Na ciebie zawsze można liczyć, prawda? Tam już jakiś Niemiec. Fajny obóz mają nawet. Nie ukrywam. Tu jest dwójka. Jakoś nie ich tak dużo jest za bardzo. A jeszcze spróbujemy się przejść na drugą tutaj ścieżkę. Co tutaj znajdziemy? Fajne, tutaj takie można byłoby się bawić, nie? Wchowanego albo coś takiego. A? Tam jest Niemiec, tutaj też widzę, że są jacyś ci. Ten tam Niemiec ciągle mnie szuka. Za debil. Co to jest w ogóle? Stary żydowski cmentarz? Halo? Hej, kameraden! To, że teraz, no... my nie mamy aż jakoś tak super dużo amunicji na takie zabawy. O kurwa. Trochę tych Niemców tu jest. Myślę, że to będzie można sobie zamienić na tą brońkę. Dzięki. O kurwa, zaraz mnie tu zarąbią. A, nie mam amunicji, jeden strzał. Haldu, bastard. Dawaj, amo. Dobra, no na szczęście nasz challenge przynajmniej na ten moment... O, walą do tej. Bez. Przynajmniej na ten moment challenge polega na tym, że nie możemy... nie możemy się bawić w tego... w mele, no to tyle, nie? O, tu coś może fajnego będzie. Może broń z tłumikiem? Jak tutaj właśnie na czacie zaznaczali. Jest, nie? Co to jest za gówno?
to nie jest pomnik zdecydowanie. Ale okej, szukamy dalej. Coś się rozwaliło. Tu ciemno jest w ogóle. Co to jest? KM. Fajne. Czemu tu jest tak ciemno? O, ale znaleźliśmy przy okazji tego książeczkę lekarską. No dobra, to już zostaniemy chyba z tą bronią, bo nie widzę. Za Boga, jest tu tak ciemno, wy też pewnie nic nie widzicie. Żałosne, żałosne. A przynajmniej Niemcy wszyscy rozpykani. Cieszę się, że jesteś po naszej stronie, Edwards. Cieszę się. My się tym zajmiemy. Znowu rozjeżdżasz te krzaczki. Tu może będzie tłumik. To zdecydowanie nie jest tłumik, ale też wolę to. Edwards, dawaj, to będzie fajne. I znowu narzędzia. Może tu? Nie, granat. Oni pewnie jeszcze gdzieś mają tu pochowane te skrzyneczki, nie? No jeszcze nie ruszaj, bo coś tu jeszcze trzeba znaleźć, stary, nie? Patrzcie na to. Gdzie tu były te zasieki? Właśnie, przechodziliśmy stąd i tutaj, tak? Jest, jest skrzynka. Sukinsyny ukryły to tutaj. To jest tak słabe. To jest takie gówno. Biegniemy, biegniemy przed siebie. Nie wiem, naprawdę nie wiem, kto takie coś robił. Bo na przykład w kodzie to jest jak najbardziej moim zdaniem spoko, bo te mapy są w miarę zamknięte, nie? Dlatego nie ma aż takiego problemu. Ale tutaj, gdzie ta mapa jest naprawdę dosyć, no, otwarta jak na strzelankę, nie? To jest takie gówno. Ła, co? Ty, przecież bez. Nie rozwaliłaś tych zasieków jednak? Są niewidzialne? Zajebiście. Zajebiście. Paciu, paciu. Daleko z tobą zaszliśmy, Edwards. Jeszcze trochę i wydostaniemy się z tego lasu. No, o, fajnie, że nas się na nas patrzy, to jest dobre. Widzisz? Fajnie, wraca łeb do nas się ten i jeszcze przekręca rękę. O, dobra mechanika. O! Niemiec. Przynajmniej są ślizgi, to jest miłe. Toż myślę, że zrobimy sobie to na takiej zasadzie, że teraz tam, wiadomo, przejdziemy tą kampanię na tyle, ile tych challenge'ów możemy, a później sobie zrobimy streama zmaksowania jeszcze tego wyczyszczenia, ale już odcinka z tego nie będzie, będzie po prostu link, jeśli ktoś będzie chciał sobie tam... Patrolje. Znaw tak samo. Potroje. Stroje, nie patroje. Żeby mi tej bez nie rozwalili. Dobra, broń, ten Hellrigger to jest chyba, nie? Zajebisty. Ale wyrąbało. Bez, jeszcze nam tutaj nas wspomaga psychicznie. O, ale tu bunkry mają w ogóle. Papysyś! To było dobre, a jak to mogę normalnie wybuchnąć, czy nie? Zajebiste! Fajne, to jest dobre. To jest fajnie pomyślane. Nie da się ukryć. Sprawdźmy jeszcze, może amunicję chociaż mają do tego Heli Gównera. Strzel bunia. O, tu też bez tłumikiem. Nie, granaty nasadkowe, ty, w sumie? A zamiast tych C4 można byłoby ogarnąć sobie tutaj pistolet z granacikami. Idziemy do naszej bez. Czarny bez. W ogóle bunkier jakieś Niemcy mieli jeszcze, jakaś wieża cała. Pewnie tam też jest jakaś znajdźko broń czy coś takiego, nie? Niech zgadnę. Albo w ogóle jakieś znajdźki, czy nic. Czy oszukali twórcy oczywiście. Gówno w takim razie tu jest. Nie, chcę... Odklej się, stary. A tu jeszcze w bunkrze można sprawdzić, co będzie. O, brońki.
Jesteśmy za liniami wroga. Możemy być nawet w liniach wroga, przed liniami wroga, za liniami wroga, ale jak to będzie sensowne. Też w ogóle, że ten czołg sobie wjechał właśnie w sumie za tę linię wroga, nikt go nie wykrył, ani nic z tych rzeczy. Też jest trochę dziwne, nie? Nieźle poszło, Edwards. Jeszcze trochę i wydostaniemy się z tego lasu. Pokonaj las bez zabijania nikogo wręcz, patrzcie. Więc dotąd trzeba będzie powtórzyć kiedyś. Już blisko. No, przepraszam. Co? Niemcy! Ognia! No, to fajne ognia, że mi walnęli w popę. Za 70 obrażeń. Tym główienkiem mogę sobie tutaj potegować. O, a bez w ogóle nie dostaje obrażeń, ciekawe. Spadamy tutaj. Proszę, proszę. Kodeksik. Ty, bo mi nawalają w tą bez. Jest, sławna taktyka z multi. Można na spokojnie ją naprawiać, kiedy Niemcy ją masakrują. Żyjesz? Nie ma ammo. Ammo, ammo. Dawaj. Niemcy używają raczej tych główien, a nie Helleriga. Rozwala te skrzynki. Tu jeszcze ammo, kawałek. Dobra, i znowu lutowanie. Ktoś chciał? O, znowu ten pancer gówno. Wywanie, że dostałeś w rejs działa i przeżyłeś naprawdę ten. No na szczęście tutaj. Spodziewam się, że będą gotowi na starcie z czołgiem. Przyciągniemy ich ogień, a ty zaatakuj od tyłu. A ty zaatakuj od tyłu. Zaczekaj, cię naprawię chociaż, stary. No. Tak jesteś tutaj potegowany. No, teraz poklepał po dupie. Który tam? O, właśnie, masz. Wyklepnął w dupę tą bez i git. Snajperken, kurde, na pewno wymienimy sobie to gówno na jakiś karabin snajperski. Można dalej cisnąć. Kogoś widać tutaj? Niemcy? Halo? Halo? Tam jest Niemiec. Mają działo. Nieobsadzone. No, powiem tak, spodziewają się pewnie ataku na czołgi, ale nie na tyle, żeby obsadzić posterunki. No okej. To jest troszeczkę z cyklu typowi Niemcy, prawda? Typowi Niemcy niczego się nie spodziewający. Ale ładnie, kurde. Fajnie świeci to słoneczko. Tu znowu dojce, tam karabiny. O, snajper mnie widzi. No, przeżył. Już nie. Dobra, nawalacie z tych dział, co? Ja was tutaj zaraz zraszuję trochę. Żebyście mi nie rozwalili, moi koleżanki. Zajebisty celność. Sygnał. Snajper na blisko. Pół wybuch, eksplozje. Znowu pancer shit. Panie Niemiec, halo. Von stąd powiedział? Wiemy. No. Kolejny ten. Manualsik. 4 na 5. Jeszcze jeden gdzieś tu został. Duże pancer tego. Będą chyba walkę z tego, nie? O, już nawet słychać chyba. Gnoje jeżdżącymi transportami. Na strzała można go wysadzić. Zajebiste. Dobra muza. My jeszcze idziemy. Kurde. Jeszcze żyje. 3 strzały, ale podoba mi się to. O, ładnie. I biegnij, biegnij, stary, biegnij. C4 też na pewno sobie podniesiemy. Tutaj co? Znowu C4. Żeby C4, no, ładunki wybuchowe. Macie taki shit. O, i ostatni. Był po lewej w takim razie. Znaleźliśmy wszystkie. O kurwa. Spieprzaj, zygzakiem, stary. Zygzak na fin. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię na mapie, nie oznaczyłem cię, gnoju.
bez mnie atakujesz. Uuu, w tylny pancerz na strzała schodzi, nawet nie wiedziałem. Ale fajne, to mi się podoba właśnie. Czuć potęgę tej broni, nie? A nie, że te gówna są jakieś tak papierowe. Jezu, nie tak. Nie tak, zaraz. Aha, bo wymieniłem narzędzia. Trzeba byłoby granaty nasadkowe zamienić na coś lepszego. Coś, co może naprawić mój czołg. Otwieraj ten złom. O, jest. Bez, musisz mnie osłaniać, staruszko. Tam babo, czy jak ci tam? Jest. Gdzie są Niemcy? Tu jeszcze jakieś bajery? Karabin. I C4, spoko. O, obsadzili działo gnoje. Słuchaj to. Unik. Kurwa. Zarąbią mnie tu zaraz. Kurwa. Jeszcze czołg. O, jeszcze strzelił. Dobro, kurde. Wieśniackie. Bez, może byś zniszczyła te działa, koleżanko. Co o tym myślisz? O. Cały magazyn doleciał w powietrze. Dawaj tu, synu. Migiem, ale zanim jeszcze to, no właśnie, no niestety tego nie można zrobić chyba jednocześnie. Plus jeszcze na najtrudniejszym, nie piszę poziomu trudności, więc na najtrudniejszym, no albo tak, albo tak, albo bronią do wręcz, albo ten. Ale mamy we mgle, francusko-amerykańskie próby, bla bla bla, sranie w banie, spoko. I gazy bojowe podczas pierwszej wojny, mimo postanowień tego, no konwencja zakazywała, prawda, Niemcy specjaliści od gazu, nawet do dzisiaj, jak widać. Starczy na dziś tej zabawy. Starczy. Gadaj, będziesz kierować. Wynośmy się stąd. Dobra, naprawię cię jeszcze, stary. I siatka. Przeszedłeś samego siebie, Edwards. Jeśli przeżyjemy, możesz liczyć na medal. Medal, dzięki, stary. Jak on jedzie. Jakby nie mógł zapalić. O, fajne ujęcie. Rozwalony ten las, taki ścięty cały. Wszyscy Niemcy zostali zabici. Kolejna misja. Jak? Zlituj się, bo budowniczy cię naprawi, spokojnie. Trzeba wymienić świece, ser. Świece? No takie mam świeczki na tortach coś. Poszukać innych wiosek. A, ten ranny ciągle. Widzisz ją, synu, czy widzisz wioskę? Tak. Widzę. Tak, widzę. Jest sławna. Czy widzisz tam gdzieś nasze czołgi? No, o, nie nasze. Edwards. Jak, ale... No właśnie, my za linią wroga jesteśmy, tak? Nasze czołgi. Tak. Ale nasze to one już nie są. Zajęli Niemcy nasze czołgi. Czyli świece. Świece dla Bez powinny być w tej wiosce. Będzie świeca, widzowie, będzie świeca. Dobra. Chodźmy, Edwards. Będzie koop? Bo budowniczy nam pomoże? Idziemy. Idziemy. Z Bogiem. Z Bogiem, tak. Krzyżyk na drogę. Znaczy, no to tam w każdej pewnie przejmowali czy coś, tylko tak ciekawie, że ta kampania pokazała. No w sumie nie wiem, jaki to front zbytnio. Znaczy, gdzie dokładniej w tej Francji tutaj jesteśmy. Nie dożyje poranka. Przesrany. No i co? Czyli co, po prostu porzucasz misję? Nie rozumiesz? Finch i Pritchard, my wszyscy byliśmy spisani na straty. Tak. Jeśli tak to widzisz, McManus, to idź sobie. Nie tak do mnie mówić, mam więcej misji na koncie niż ty zażarłeś obiad. Więc lepiej, kurwa, idź stąd. Idź stąd, idź. Idź stąd, Jezu. I się obraził i się fochnął. Nie, wy widzicie, jaki to jest kabaret? A podobno wszystko mieliśmy robić razem. O. No. Dobra, znaleźć części, uruchomić czołg, nie zginąć. Nowy cel, zdobądź świece zapłonowe. Świece zapłonowe niezbędne do uruchomienia okupowanej wiosce. Na wprost rozpoczynaj teren, zdecyduj, w jaki sposób je zdobędziesz. O, to jest ta nowość w teorii, w BF-ach, jak był, on wychodził, ta jedynka właśnie, że możemy tak jakby dowolnie podejść do tej misji, nie? Możemy iść najpierw w lewo, najpierw w prawo, różne świece, można wejść i tak dalej. To jest taka jedna z bardziej będzie otwartych misji, z tego co rozumiem.
No dobra, czyli zdobyć części silnika, mamy super challenge, żeby zdobyć wszystkie części silnika, nie dając się wykryć. Chryste, panie, ale przynajmniej możemy bić z mele, no to już jest jakaś tam, że tak powiem, podejście. Zdobyć pierwszą część silnika, to już mamy wykonane, jak można tego nie wykonać, to jest ciekawe. I mamy pozyskiwanie czołgu, można sobie przeczytać, jak to Niemcy kradli czołgi i oczywiście zabrać wszystkie złomy. Najpierw idziemy do wiatraczka sprawdzić, co tam jest. Może jakiś złom. Złom, który dałoby się wykorzystać w jakiś fajny sposób. To jest tłumik. Potwierdzam, widzowie, to jest karabin snajperski z tłumikiem. I to nie byle jaki karabin snajperski, tylko zajebiście snajperski taki. Idziemy do góry. Czy tu jeszcze jest? Nie, to z tego co rozumiem, to jest taka pozycja snajperska. Tak, i można sobie ich oznaczać tutaj. Ciekawe, czy oni się kryją gdzieś w domkach jeszcze. Pokazał palcem. Nieładnie tak pokazywać palcem, nieładnie. Tu wszyscy? Nie, tu coś jeszcze się szlaja. Czyli tak, tu, czterech Niemców? O ile dobrze widzę? Chyba ta. A tam coś widać na daleko? Nie, raczej nie. Czyli tutaj mieliśmy pozycję, idziemy w dół. Połamałem sobie nogę, ale na szczęście żyjemy. Weź zmasz ten dżem z tego ekranu. Idziemy, musimy się zakraść. Wielki krok milowy. Noga, to jest nie problem dla naszego ubermensza, samoregenerującego się żołnierza. Opatrzcie teraz, rzucam wabika i ten... Was! Was jest los! O, i zaraz go przytulimy. Ty umiesz używać drabiny? No właśnie nigdy nie używałem, mam lęk wysokości, zawsze unikałem. Uuu, zajebisto, otworzył drzwi. Fajny, inteligentny Niemiec, tylko że no, po co właził w tej i we w te, ale okej. Jak się obrócił, frajer. Pana to. Co za debil. Kurde, nie dać się wykryć, nie dać się wykryć. Idźcie tam. Halo? Halusien? Co on tak skacze? Łopata śmierci, no. Mówię, jeszcze tutaj przynajmniej mogę używać łopaty, a nie tak jak ta poprzednia misja. Co za debil wymyślił te achievementy do poprzedniej listy, ten to naprawdę. No właśnie, przecież mówię, ja tutaj styl na nekromantę, to wiesz, ja muszę czekać, żeby tak się przygotować na takie nagrywanko. Idź tam dalej, stary. A? Brunhild. O. Dzięki. Czyli tak, tego jeszcze by się przydało od tylca i pewnie tamtego już zdejmiemy sobie Sniper Iden. Du bist scheiße! Zajebiście. Tak miało być właśnie. Oświetlenie i kamera, co? Karkańc dwa dni bez spania? Więcej. Ja w ogóle nie sypiam, jak się kogoś by to interesowało. Co on tam wykręcił? To jest ta świeczka? Na tort? Jest, jedną mam, jeszcze trzy. Jeszcze trzy. No to fajnie, jeszcze trzy. Nie dać się wykryć, prawda? Nie dać się wykryć. To jest najważniejsze i szukać złomu, szukać książeczek. Przy pomocy granatów można tak roztegować. Co my tu mamy? Przecież to jest tłumik, czy nie? To jest... Ty, to chyba tłumik jest, czy nie? Uwaga! Testujemy tłumik. Może z dala od Niemców. Kibel? Dobra, do kibla, uwaga. No niestety, to nie jest tłumik. No wykręcił świeczkę, dlatego jak to się zwie. Bomby, fajnie. No, to jest taki typowy Polak, nie? Że on tam polepi, poskręca, co się da. I ten silnik będzie działać, miejmy przynajmniej taką nadzieję. Bez snu tego... O, co to za zdjęcie sławnej pani? Fajne. Nic tu nie ma, niczego tu nie znajdę. Jak to nie sypiesz? No właśnie ja tego, jakbyś... Widzisz, Tomasz, gdybyś oglądał Bonda z tym... Która to była część? Nie Tomorrow Never Dies?
Jak to było? Ten ostatni, nie z Craigiem, tylko Piercem Brosmanem. Jak to było? Śmierć nadejdzie jutro, twój stary, coś tego? Nie, jak to było? Ktoś pamięta? Jaki on był? Jaki miał tytuł? Nie pamiętam. Śmierć to za mało? Nie. Jak to było? No nie pamiętam, ale ostatnia część Bonda z Piercem Brosmanem. Jakbyś ją oglądał, to byś wiedział, że można tego. Można żyć bez snu na spokojnie. Tylko musisz obejrzeć, polecam. Bardzo fajny film, bardzo lubię tego. Części z Piercem Brosmanem. Dobra, co my tu mamy? Złom. To jest znowu oszukany tłumik, niech zgadnę. Niech zgadnę. No to też głupie, że nie wiadomo, czy ta broń ma tłumik, czy nie. Powinni tu gdzieś pisać, że to jest wyciszone albo... Z czego ja chcę? Co to? Pistolet z tłumikiem. I po to dzwonię. No i karabiner. Idziemy na górę. Użyj lornetki, tak. Nie potrafisz przejść. O, a tu co? Skrzyneczka ze złomem. Wiesz. Znaleziono te podręczniki. A tam chyba, tak zakładam, że przy każdej wiosce powinien być jeden. Zaraz trzeba będzie się tam wrócić. Zarąbiście. Ale najpierw już wykończmy ten domek cały. Śmierć nadejdzie jutro, o. No właśnie, więc polecam sobie obejrzeć. Tam można się dowiedzieć, że człowiek może na spokojnie bez snu żyć. To jest dobry motyw. To jak to oglądam, to nie będę musiał spać. No, jakbyś jeszcze miał miliardy na koncie, to mógłbyś nie musiał spać, faktycznie. Tam jest taki wątek, że gościu nie musi spać, ale to jest udowodnione ten... naukowo. Dobra. Złapał się teraz, widzicie? Cyk. Weź, spuszczaj się, nie kompromituj, stary. A, ktoś mnie usłyszał. Herr Niemiec. Stary, nie denerwuj mnie, bo jak mi zrobisz acika, to się pogniewamy. Chyba trzeba będzie cię zdjąć. Cisza i spokój. Co on tam w ogóle miał za złom? Strzelbę. Z czym do ludzi, stary. Można się wychylić? O, lubię, zawsze lubię się wychylanie w grach. Wydaje mi się, już taka podstawa. Mimo, że niedużo aż osób z tego korzysta, aż tak, nie? Ale wydaje mi się, że to zawsze bardzo fajny dodatek. Nie! O, ten też coś chyba podejrzewa. Coś mu się nie spodobało. Jak? Jak to nie trafiło? Stary. O? Nie mam fajne frazy, nie spałem całą noc, na przykład nowy rok, nie śpię całe. Ale też w sumie tak na dobrą sprawę lubię spać, bo... A, i dojdziecie we dwóch, koledzy, co? Tak to się bawić nie będziemy. Nawet na dwa baty nie pojadę. Jeszcze ktoś tam jest. Dobrze wiedzieć. O, ale ten się rozdzielił przynajmniej. Zarąbiste. Tam jest jeszcze jakieś przejście, że on tak idzie? że coś słyszą, mu się wydawało, no. Okej, tego nie planowałem do końca. Tak nie miało być, ale żyjemy. A bo tu jest przejście w ogóle. Dziura w płocie. A ty co? Jeszcze ktoś tam jest. Kurde, ile tu tych Niemców? Ja myślałem, że to tak będzie szybkie czyszczonko, tak jak tam z 3-5. A tutaj, kurde, ich się namnożyło nagle tyle. Ja pierdziele.
Skąd tu ich aż tyle? No nie, i mnie wykrył. Za dużo ich tu było, no co jest? Czemu tych skurwisynów było tutaj aż tak dużo? Czemu tak jest? Czemu tak było? Tam było 5, a tutaj nagle 10? Czy 50? Z czym? Jak? Z czym do ludzi? Jest takie gówno. No, has gehört. Ja chcę tylko... O, fajne, ten, skrzypce działały. Stary, odwróć, ja chcę tylko zebrać gdzieś tutaj tego. W tej kanciapie pewnie jest gówno. Idzie. Idzie diabeł. No chodź, chodź. Jak ci zaraz przypierdolę z tej łopaty. Stary. No. Ha. I dobra. Dawaj papiery. I idziemy stąd. Ja wiem, no co za bzdurę. No nie, no ale tutaj to potężna odklejka z tymi wrogami. Czemu ich tam było 40? No więcej ich matka nie miała, naprawdę. Ileż tego można tutaj nawalić, nie? Ten znowu się podniecił. No chodź, chodź, Niemiec. Byś jeszcze tylko się tutaj doczołgał dzisiaj. Aha, postanowiłeś wejść do domu, tak? Taki jesteś mądry. W ciemnościach, żebyś mnie jeszcze zobaczył, co? Dobra. Gdzie są najwięksi oszuści? A czy w sumie ty, na dobrą sprawę... Jak ty mnie usłyszałeś, to jest kolejne pytanie. Ja nie muszę ich zabijać, ja muszę znaleźć tylko świecę. Muszę znaleźć świecę. Ona jest gdzieś tutaj. Tu jest dwóch Niemców, tam pewnie jest gdzieś, tam rozbierają te czołgi. O właśnie, zajdziemy ich od tyłu. Ktoś tu jest? Halo? Halo? Chyba nie. Kurde, dużo ich tu jest. Słychać to. Jeszcze nie można przenosić ciał. To jest najgorsze, co można zrobić, czyli kazać ludzikowi się skradać i dawać misję na skradanie, ale nie można przenosić ciał. Dobra, gdzie jest ta świeca na litość boską? Więcej grzesza nie miało, no. Udziwia pana cała masa ludzi. Co tam masa? Grzesza. To jest sławny suchar. Dobra, pytanie za 100 punktów. Jakbyście byli Niemcem, gdzie ukrylibyście świece? Ktoś wie? Ten mnie usłyszał, ale nie chce słyszy. Ja mam to w dupie. Może w tym domu? Nie, tu byłem też w tym domu. Gramofon mają, może ukradnę im muzykę. Puszczę jakiegoś tam Beethovena i się ucieszą Niemcy. No, a to już w dupie mają Niemcy, prawda? Wandalizm już tolerują. Ale... Ty, jakiś alarm mają tutaj w ogóle. Można to rozwalić? No, ten się nawet podniecił. Tam jest. Jest silnik. Szkoda, że nie można tego oznaczyć. Dobra. Herr Niemiec, odwracaj się. Stary. Coś słyszał, no. Ten się napije wody. Tam rzucimy za murek, żebyś tylko się nie odwrócił teraz, stary. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Ten tam też tam, hej, koligen. Hasdu przewrócić się? Hasdu trepen? O. Kolejna świecunia. Świecunia moja! Wykręcił. Więcej mam połowę. O. Ten tam jeszcze mnie poszukuje. Brońki, 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 brońki. Może ktoś ma ammo? Halo? To nie ammo. Szkoda, że nie dali też nam latarki. Ale okej. O, tłumik? Wygląda jak tłumik.
Nie tłumik. Niestety nie tłumik. Ale przynajmniej z tego co rozumiem, punkty kontrolne zaliczają się w miarę tego jak... ten, nie? Ta, jak postępujemy ze świecami, no to chociaż tyle. Napój. Ale mi ammo w ogóle odnowiło? Nie, to jest tak rakowe. Nigdy, jeśli to teraz dla was robię, to jest przestroga, żeby nigdy w to nie grać na najwyższym poziomie i na poważnie, naprawdę. Ta kampania jest tylko po to, żeby to zmęczyć jak najszybciej. I tego, jak to się zwie. I nigdy do tego nie wracać, a broń Boże robić jakieś challenge i tak dalej, bo to jest wszystko głupota. A ty co, Niemiec? Jak ty tam wlazłeś? Skurwysyn miał kolegę. A, razem tak skuteczniej. Kurde, usłyszeli, jak? Wtedy się nie podniecili rozbiciem tego, a teraz się podniecili. No dobra, trzeba będzie wejść tam na tym. Co, no właśnie, co oni tam robili? Zaraz sprawdzimy, patrzcie na to, o. Hans. Wyszła inkwizycja. Nie ma kolegi. Gdzie jest kolega? O. Mamy ten, kolejną brońkę, tylko właśnie ta ma mało amunicji. No to też ma w sumie 8, to wcale nie lepiej. Ech. Bla 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 bla, nie jadę. Dobra, ale nie mieli tutaj żadnego... już mnie usłyszał. Ciągnął go dupą chyba, to jest ten... jak się nazywa ta kategoria filmów dla dorosłych, że ktoś tam coś pochłania, chyba jest coś takiego. Zjadają czy coś takiego, to chyba tutaj też Niemcy kręcili akurat taki odcinek. O, w piecyku się pali, fajnie. No, i co? Co? No, Auf Wiedersehen. Jak? Jak ten skurwol mnie zauważył? Ale przynajmniej wiemy, że nie ma po co tam iść. Ale beka na tym live. Wiem, że to się podoba. Mi też się to wbrew pozorom podoba, tylko jakby zaskakuje mnie zawsze na dłuższą metę właśnie jakby logika tych twórców. Co ci debile tworzą w tym shicie, naprawdę? Co to za shit jest? Jakby kto? Kto daje na takie coś pozwolenie? O to mi chodzi, nie? Przejście to pach, pach, ktoś powiedział. O, pałka. Weźmiemy sobie pałkę, bo już mam dość tej łopaty zasranej. O, hej. Kto tam stary? Powiesz ciekawego czy... Patrole, patrole, patrole. Ej, pez... i gówno. EA, jak to woli. Może się odwrócisz jeszcze, nie znajdziesz, co ty powiesz? No znalazłeś kolegę, no i co? Murzyn, nie, kto to? Pałką dostał po bani i nara. No nie brzmi, czy jest tu ktoś jeszcze. Oczywiście dwóch Niemców naraz musiało się znaleźć w jednym miejscu, w jednym czasie, prawda? Zauważono zapasowy silnik. Mój stary to zapasowy silnik. To było dobre, nie ukrywam, to było fajne. To trzeba będzie już pewnie strzelać z tego teraz. Snajper, weź tam się odwróć, co? O właśnie. He? Jak? Taka piękna akcja, wszystko było już zajebiste. Chłop się nagle odwrócił, nie rozumiem. Jeszcze to też jest spierdolone, te systemy tak jakby... Okej, okay, jeśli chcecie tak wkurwiać ludzi, że on się odwróci po centymetrze czy coś takiego, okej, okay, róbcie sobie tak. Tylko niech to działa przez całą grę, a nie, że ja raz zabiję gościa metr od niego i on ma to w dupie, nie? A teraz nagle wielkie obraza. Nie, jest tak chujowe. Jest tak to dupy. No chodź. Dziękujemy. Do spania.
Ktoś następny? Odwrócisz się może, stary? Może jeszcze dalej, co? Bo przecież usłyszysz, jak kolega upada. Jezus, twój... O, teraz nie usłyszał. Teraz gut. Dobra, gdzie ten silnik, na litość boską? Wykręcamy. Wy już gracie 3 godziny i coś czuję, że ta kampania naprawdę nie będzie krótka. Z tymi wyzwaniami, które tutaj sobie daliśmy, panie medyku, to jest masakra, to jest takie gówno. Tego nikt nie testował. O tak, jeszcze z baro pociśnij. Wdawaj już mi ten manual gdzieś tutaj ukryty. Gdzie on jest? Przyznać się, jest. Nie, naprawdę. Wandale. Bam, bam, bam. No rozwal to na litość boską. Jest. Niemcy nieporadni. Z jednej strony, tak jak tutaj, wykryje ci z kilometra, ale z drugiej on idzie 100 lat do tego, nie? No i co? Tak kończą frajerzy. Może miał z tłumikiem, bro. Nie, Niemcy nie noszą tłumików, bo po co? Prawda? Ostatni silnik nam został. Ostatni ten wykrętka, wkrętka. Przynajmniej był tego i idziemy oczywiście na górę. No tak, ktoś mnie już usłyszał z kilometra. O, i na tym, na górze ktoś jest. Cudownie, cudownie. Dobra, pana pożegnamy w taki sposób. Albo jeśli trafimy. O, dzięki. Halo. Ja idę do niego, on idzie do mnie, jakie romantyczne spotkanie będzie zaraz. O, już mu się znudziło. Już nie, już. Co? Jak kurwa alarm? Końca. I zbieramy sobie takie znajdźki, to są te kodeksy polowe, czy coś takiego, manualsy, jakieś gówna, takie najgorsze, nie? I to jest tak chujowo ukryte, że tego nikt nie chce szukać, naprawdę, nikt. Ale ja to zrobię dla was, żeby pokazać, że jestem zjebany. Wyłącz to. Wypuścił parę z ust, z dupy poleciało. Jest kafejka, idziemy do kafei. Dajcie mi... Tak, cofa się czas, nie widzę was. Gdzie jest manual? Pokazuj to gówno. Z krzesła, nie chcę krzesła, chcę podręcznik do historii. Nowa era, nowe wydanie, jest, jest, w kafejce tutaj był. Zbierz. Ja mam nadzieję, że po prostu jak zbiorę te wszystkie podręczniki w całej grze, to wtedy wyskoczy jakiś prezes EA i mi da dostęp. Cały magazynek wystrzelałem, ciekawe. I mi da dostęp, nie? Do tego, do nowego Battlefielda przedwcześnie na przykład. To byłby miły gest z jego strony, że chciało ci się, graczu, prawda? Masz tutaj, przyjmij ten oto dar, wersja beta najnowszego BFA. O, to byłoby zajebiste. Tylko ty masz do niej dostęp. Dziękuję, stary. Zeskoczył z tej drabinki. Dostał w dupę. No i co? Działo Pepans, Herr Niemiec. Sygnał, nawet nie da się pokazać, że jest tutaj alarm. Tu ktoś w ogóle idzie z tyłu, ale ty tam daleko jesteś, nie? Tu ktoś nie, tutaj czysto. Fajnie tak kładzie to, nie? Żeby on mi tu nie wlazł na tą dupę, bo byłby śmiech na sali. O, pan z miotaczem, trzeba będzie go przytulić w takim razie. Zdecydowanie czymś cięższym niż jakiś tam pistolet. Dzięki. A ty co? Już chyba mnie zostawił. Dzięki. No, pan miotacz to tam sobie może. Dobra, idziemy w dół. No cóż, tak to nie miało wyglądać. Nie wiem, co się stało. Widział mnie, ja strzeliłem, nie trafiłem. Co ty się...
Co tu się dzieje? Co tu jest? Skąd oni się biorą, ci Niemcy? To jest przede wszystkim pytanie. Oni przychodzą znikąd. Naprawdę, atak. Ten z tym miotaczem idzie. W wodzie mnie nie słyszy, może to ryba? Riben? Nie, nie wiem, jak jest ryba. Fish? Fish. No scope. No niestety. Aha, fana się z miotaczem w ogóle nie da zabić. Po cichu nawet, zajebiście. Super, masz, idź tam. Coś tam. Moje kamarady zdech tutaj. Nie wiem, czemu on się patrzył w ścianę. Właśnie tak myślałem, czy on wyszedł z tego miejsca, czy co? Nie, nie, nie. Jest chyba ostatni silniczek, ta? Ta. Dawaj mi to, dawaj. To jest po prostu, to jest zbyt duża komedia. To już, to zbyt długo już trwa, zdecydowanie. No to mam komplet. Wracam do bez. O, zdobądź wszystkie części silnika, nie dając się wykryć. Nie było warto tego robić, ani trochę, ani trochę. O Boże, ale wiecie co to oznacza, Niemcy? Że ja mogę już teraz nawalać ile tylko zechcę. I ostatni tutaj tego, ta? Ten. 5 na 5. Zobaczmy sobie, co nam tutaj napiszą. Kradzie niemieckie warsztaty naprawy czołgów, proszę. Tak można sobie tego przeczytać o tych rzeczach. Łowcy, spoko. I wsparcie, lotnicze wsparcie do czołgów. Buczenie samolotów zagłuszało odgłosy czołgów. What? Fajne. Czołgów przez samoloty. W patrowaniu dział przeciwpancernych. Zajebiste. Dużo można się ciekawych rzeczy dowiedzieć tutaj. Dlaczego w multi można, a tutaj nie można go strażować? Kto to wymyślał? Nie, nie, nie. Idziemy do naszej kochanej Bez. Kurde, myślałem, że to szybciej pójdzie ta kampania i pewnie by poszła, gdyby nie te challenge. W takim razie myślałem, że to się da zmęczyć w 2 streamy, ale teraz widzę, że co najmniej 3 streamy będzie w takim razie. Da się go zabić, ale nie po cichu, no. Właśnie widziałem, że niestety łopatę, czy tam ta moja pałka nie działa na niego. Mimo, że w multi normalnie można. Jeden stream na każdą kampanię. No chciałbym to szybciej zmęczyć, ale kto wie. Wiesz, nie było mowy, że będzie łatwo. Nie było mowy, że będzie oszukaństwo. Tomasz, to zawsze powtarzam, że to nie chodzi o to, czy to jest trudne, czy to jest łatwe. Tu chodzi o godność. Jezu. Niemiec. Co jest? McManus? Nie, jeszcze ten fryer tutaj przyszedł. Redemption. Chodzi o głupoty tego systemu. Czemu nie można go ściągnąć w taki sposób? Każdego można, na multi można, tutaj nie można. No o to mi chodzi, że to jest głupie po prostu. To nie jest logiczne, o to chodzi. Nie ma tej jednej właściwej. Znajdziemy ją. Ty kierujesz. Jezu, McManus nagle. Ale w ogóle wyobrażacie sobie ten paradoks, że ten Niemiec czekał, aż ktoś wróci, a McManus też tylko czekał, aż ktoś będzie potrzebować pomocy. O, wódkę piję. Ja też się napiję. Spisaliśmy się, nie? Tak. Dobra, to już chyba wszystko. Rozruszajmy ją! Proszę pana. Robiłem wszystko jak trzeba! Trzeba przegląd. Wszystko! Ja też robiłem wszystko! Chciałem skończyć, ale się nie dało. Przez całe moje życie! Przez cały mój BF. Całe moje życie nic tylko. Przestrzegałem cholernych zasad! Też robiłem cholerne achievementy. I co? Co się z tobą stało? Ty debilna! Ty posrana! Przeklęta maszyno! To właśnie ja, słyszący te challenge w BF-ie. No dalej, Bez! Weź się w garść i spróbuj mi pomóc! Ja pierdolę. Myślałem,
powiem, kurwa, że lubi walkę! Przepraszam, ale to jest zbyt komiczne. Tak, będzie na intro, będzie na... Ej, Edward! Spodobały się twoje bludki! Bo budowniczy w szoku, nigdy nie przeklinał. Dobra, Edward! Sporny jest za tymi wzgórzami w oddali, tylko uważaj na tę wieś pod nimi! Rozwalamy wszystko, jestem w szale. Zaczyna się strzał. Zdobyczne czołgi wjeżdżają do wsi! Odwagi, panowie, jesteśmy za niemieckimi liniami. Nie wiadomo, z czym nam przyjdzie walczyć. Ale z ciebie optymista? Przestańcie, panowie, jak dotąd jakoś wytrzymaliśmy. Nie poddawajmy się. Poczciwa bez przejechała tyle, że dowiezie nas do końca, jeśli o nią zadbamy. Poczciwa bez nas dowiezie, w to nie wątpię. Jedziemy dalej. Sprawdźmy właśnie te rzeczy do zrobienia. Czyli tak, nie pozwól, by czołg został uszkodzony do oczyszczenia wioski. Teraz będziemy chyba czyścić wioskę, więc miejmy nadzieję, że no, uda nam się to zrobić. Czuję, że to trzeba będzie znowu się kampić czołgiem. Kto to wymyślał? Zdobyczne czołgi to spoko, nie ma problemu. Znajdź wszystkie podręczniki i ukończ po prostu historię spoko loko. Więc takie tego i te sobie podręczniczki teraz tutaj wiszą. Śmieszny opad pocisku. Chyba nie aż taki duży, no ale co ja tam wiem, prawda? Nigdy nie prowadziłem takim czołgiem. No. Tamtych nie da się wykryć w ogóle. Ten jedzie mi gdzieś tutaj na dół. Dokładnie! Przywal im jeszcze jednym! Jeszcze jeden, proszę bardzo. Dostał na beret i jeszcze żyje. Jezu, wybuchnie zaraz cały. Wal się, Wajzo. Ora, halo. Nie. Wysiadłem i wsiadłem. Bądź gotowy wyskoczyć, wskoczyć z powrotem. No musimy niestety pozwiedzać wiatraki, moi drodzy. W wiatrakach są ukryte gówna, które musimy zebrać. Naprawdę, tego, kto robił te znajdźki i te challenge, to powiesiłbym za jaja. O, jest. Kto by się spodziewał? Boże, stary. Zbierz to. Pięć wiatraków mamy do odwiedzenia. I w dzień... No, to Niemcy na pewno rozstawili na noc, żeby mój bohater się ucieszył z tego powodu, że ktoś chce to zbierać, prawda? Czyli, że chce, żeby go wkurwić tak naprawdę pewnie. Żeby musiał coś zrobić dodatkowego. Dali mu do zbierania te gówno. O, cały wiatrak się wyleciał, fajne. Osłaniam, znowu na nowo broń się zespawnowała. Granaty pepans, dzięki. Tego nie można podnieść, fajne, że dla ozdoby tylko. Pancer gówno, ale to może nie dzięki. I jakiś taki shit, nie, wydaje mi się, że nie trzeba. I znowu odwiedzamy wiatraka. Kto by się spodziewał? Dzięki, stary. Wum, 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 wum. O, a ty co, stary? Nie widzisz wrogiego czołgu? Jak się zatrzymał? Jaki pocieszny. To było słodkie. No, taki stanął mnie pocieszny Niemiec, takie. Was? No i tyle go spotkało dobrego w tym życiu. A tam jest czołg daleko. Co to wybuchło? No, czy mi się wydaje tylko, czy tych dział pepans nie było? Nie było wcześniejszego dnia, jak tutaj łaziłem tym gościem. Jeździ, rozwala to wszystko. No i nie może, musimy oczyścić całą wioskę bez odnoszenia jakichkolwiek obrażeń. Trzeba będzie, no tędy już odpada, jak widać.
Ale jakie to jest chamskie, wy to widzicie, że oni nie atakują tak jakby po prostu, że oni tam sobie siedzą. Oni po prostu nagle przyjeżdżają z dupy. Tylko uważaj na tę wieś pod nimi. Dobra panowie, odwagi, zaczyna się. Ale to są takie najgorszego sortu achievementy. Zamiast zrobić, nie wiem, nie zejść nigdy poniżej 50 albo nawet 70% zdrowia, nie? Ale nie, tutaj po prostu nie dostań żadnych obrażeń, nic, nic nie możecie zadrapać. Wytrzymaliśmy, nie poddawajmy się. Poczciwa bez przejechała tyle, że dowiezie nas do końca, jeśli o nią zadbamy. Jeszcze wyjechać budynek, ale ja byłem na polu, nie? To był ten problem, że to było pole. Pole, pole. Łyse pole. Jakieś dynna robię, żeby oni do mnie przyjechali. I co teraz, szwaby? Ten w ogóle nie strzela. Niektóre strzelają czołgi, niektóre nie. Dobra. Teraz pytanie numer uno. Gdzie jest kurdupel? Kurdupel numer 1 i kurdupel numer 2. Może tam gdzieś siedzi za tym domkiem, jak myślicie? Tam jest, 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 jest. Za wysoko. Dostał. Mały Willy jeszcze się rusza! Za nisko. Dostał, ale nie dostał. Jakie manewry on robi. Dobra. Kurdupla. Ale ten na daleko. To jest chyba skrypt. To jest chyba skrypt. Że one po prostu, jak ja podjeżdżam, to one też podjeżdżają tutaj. Nic więcej. Tam Niemcy. Holu ich wysadziło. Alarm, alarm. Wiecie, zawsze jest też opcja, żeby zostawić czołg za nami, nie? I ruszyć po prostu przed siebie jako człowiek. To też jest zawsze jakaś opcja. Weźmiemy sobie jakiś karabin przeciwpancerny, nie? I też można ich tam jechać jak szmaciarze. Gdzie jest kurdupel? Gdzie on się podział się? Czy ktoś wie? Unikaj walki, no właśnie, ale problem, nasze zadanie to jest przedostań się przez wioskę w gówno dupa dupa. Ale pytanie brzmi, o, tam coś jest, track, aha. Dokładnie, przywali mnie! Jak teraz mi ten kurdupel tu wyskoczy, tak zwany już, memiczny, i on mnie pierdolnie, to będę bardzo, bardzo zły. Nie przeleciał pocisk. Jeszcze ci Niemcy ludzcy, to też jest tak denerwujące. Tam coś jest? Kurdupel! Siema! Tema przyjacielu. Jakieś krzaki za... Co on robi? Dobre trafienie! Stary, wszystko w porządku, bo silnik ci się chyba pali. Dobra, jeszcze zniszczymy francuski wiatrak, bo mnie denerwował. Dobra, pytanie za milion punktów. Ile jeszcze niemieckich czołgów może tu być? Granatenwerfer. Nie, ta wojna stała. Chociaż w sumie to pewnie po niemiecku dużo ma tam znaczeń. Chyba spokój już. O
Chyba mogę. Wysiadamy. Tu szczury. I kolejny ten, kolejna paczuszka. 3 na 5. Nie tak źle, nie tak źle. Co zrób coś? Przecież wszystko jest ok. Co wy tutaj pierdolicie za głupotę? Ten końc albo ten. A zaraz sprawdzimy. A szarżak zrobię? Będzie szybciej? A dobra, no to na szczęście to jest ten wiatrak. Ostatni został. Dobra, czy ktoś tu żyje? O, to nie wiedziałem, no widzisz, no widzisz. Teraz już wiesz. Jeśli tutaj pojawi się jeszcze jakiś czołg, który wyjedzie mi... Z jakiej kupy chciałem powiedzieć i mnie pierdolnie. Coś mi tam już nawala z kilometra, jest. Muszę schować się za drzewem. Jezu, jaka wymiana. Dupę dostał, w dupę. Co tu się dzieje? Zabiliśmy go. Boże, jakby ten mnie tutaj pierdolnął teraz, to bym się popłakał chyba. Naprawdę. Może jeszcze jakieś niespodzianki, Niemcy, chcecie mi tu zgotować, co? Teraz się wyzwolimy z dupa, no, dupa jak nie wiem co. Kajt na Niemców. Gincie. Gincie wszyscy. Zabić! Zabić ich wszystkich! Nie żyją. Wszyscy nie żyją. Dobra, to już musi być ostatnia prosta, już nie może być żadnego czołgu, błagam. Chryste Nazareński, Jezusie. Czołg wyjedzie właśnie z N2, no właśnie akurat dobry moment był. Dobry moment. Z tyłu jakiś Niemiec mi gada. Jest! Jest! Oczyściliśmy całą wioskę, nie dając się zranić, a tutaj zapewne będzie ostatni przewodnik młodego skauta. Jest, papiery Polski, konstytucja, żółta. Znaleźliśmy wszystkie podręczniki polowe, a to oznacza, że wykonaliśmy wszystkie zadania tutaj, które były dostępne w głębi lasu. Można sobie poczytać tam przygody w lesie, te czołgi. Niepokonane aż do teraz, pierwsza bitwa pancerna, patrzcie, 3 czołgi nigdy tam nie zostały rozwalone, niesamowite, w cheaty wpisali, a jeszcze ostatni chyba został, ta? No, jakaś tam bitwa pod dupą. Ja też kocham wybuchy, a już zwłaszcza wybuchające pączki. To jest mój fetysz. Mam słabość do wybuchających pączków, więc teraz już pełna naprzód, pełna pizza. Wjeżdżamy tam na peron, Tomcio tam tego będzie. Lokomotywa i rozwalamy wszystko i wszystkich. Niemcy? Oho. Tam już widzę. Co on tam powiedział? O, jeszcze działo. Przeleciało nad nim. To ich załatwiło! Kurde, tyle dymu, że nie widać. Widzicie, ludzika nie podświetli, a czołga już nie podświetli, nie wiem tak, dlaczego. Dokładnie! Jeszcze raz! O, działo mu, rozwaliłem po prawej, więc raczej już nie stanowi dla nas zagrożenia. Teraz misja stal przeciw stali, no twardy jak stal po prostu. To jest, powinna być misja That's What She Said albo misja tego upośledzone walki pancerne, o, to tak. W ogóle jak tych trzech gości jest w stanie tak dobrze operować czołg, nie zastanawia to kogoś? A, oni jeszcze mają działo, niech mnie pierdolnie najlepiej, nie? A macie dranie!
Chociaż tyle od tego życia. Udało się je zasnajpować w sensownym czasie. Tam jeszcze ktoś jest. Dobra, ruszajmy! Co? Co ja tu zrobiłem? Całą wioskę francuską rozpierdoliłem. Masakra, cały peron. Nie. Francuzi już nie przyjadą pociągami nigdy. O, może to się rozwali. Fajne, rozpadło się, ale wody nie było. Kameradyn! Jakie zniszczenia, patrzcie jak te wyrwy. Wszystko rozpierdzielone. No nie możesz go trafić, ty! Ubermensch. Nachylenie uważaj, no. Nachylenie uważaj. Piechota na otwartej przestrzeni! Załatw ich, Magnus! Czemu ci Niemcy są nieśmiertelni? Coś mi tu się nie zgadza. Ale okej. No może ten działo rozwalimy polowe. Cały. Gdzie działo polowe? Tam? Już boli ich, panowie! No i co tutaj mamy zrobić? Oczyścić tą wioskę? O! Śmietnik! Dobre trafienie! Jeżdżący kubl gówno. Też nie może wycelować. To jest walka naprawdę, to jest upośledzona stal przeciwko bardziej upośledzonej stali. Nic mi nie zrobił. Czemu oni są nieśmiertelni? Coś tu się zbugowało? Patrzcie i podziwiajcie królową bez pryce! No właśnie. Tylko czemu oni są nieśmiertelni do tego? Tu do mnie strzelają magazyn amunicji. Jak oni to prowadzą? Ja się pytam, dlaczego Niemcy są nieśmiertelni? Ten na przykład był śmiertelny, może ty, może niektórzy się pomodlili przed bitwą. O, na przykład ten się ewidentnie pomodlił. Widzicie to? O, a ten się już nie pomodlił i nie pójdzie do nieba. I nie jest nieśmiertelny. To są sekretne plany na wygranie, tak nieśmiertelność. Dlaczego alianci na to nie wpadli? O, ten też, Ubermensch. Nara. Co za gówno. Ale dobra, o co tutaj w ogóle chodzi? Kieruj się na boczną, no ale jestem tutaj, co? Mam może wyjechać stąd w pistu? O co tu biega? A, czołg, dobra, widzę. Nie, jaki ten, cheater. Ale ja mu rozwaliłem działo. I nie może strzelać. Nie. Taki debil. Granacik. Zlikwidowany. Nie, znowu mały. Kurdupel. Patrz tutaj. Kurduplieren. Że się go rozjechać nie da. Trzeba się naprawić zaraz, nie? Nadciąga grupa wrogów. Gaz do dechy i główną drogą prosto do Cambrai. Właśnie stamtąd nadciągnął. Edwards, znajdź jakąś pozycję, z której będziemy mogli ich ostrzelać, kiedy się pojawią. Co oni tworzą? To jest dobre pytanie. Znajdź dobrą pozycję. Tu jest taka? Ja nie wątpię. Jakby co ja mam tak naprawdę tutaj? Snajperkę z tłumikiem. Przydałoby się wymienić na coś lepszego. Mam nadzieję, że czołg sobie poradzi, nie? Nie rozpierdolą bez. To byłoby bardzo smutne. No właśnie, chyba weźmiemy sobie to. Dwa narzędzia naprawcze mam w ogóle? To jest dziwne. Może tu coś będzie. Trzecie narzędzie. I granaty Pepans. No to chociaż tyle.
Weźmiemy sobie granacika. No i te pancer gówno, przeładuj to. O, latający shit. Cały ten wysadziło. Dobra, dobra, to jest jakiś plan na pewno. Siadamy. Kurdupel, a to ty mnie tutaj oszukujesz. Było dobrze, ale się nie napalajmy. Nie napalajmy się właśnie, bo zaraz oszukiści. No. I jeszcze chyba jeden strzał i będzie po nas, co? Kurde. Ale oszuści, moim zdaniem to jest oszustwo. Te lekkie czołgi powinny na szybciej spadać. On powinien dosłownie na jeden albo dwa strzały i powinien być po nim, zwłaszcza w tylny pancerz. To jest oszustwo. To jest oszustwo zdecydowanie. Dobra, ale już wiemy dokąd się wycofać. Plus jeszcze jak on od tyłu przyjechał. Będziemy musieli się tutaj kampić. No i mamy to działo, gdzie też można byłoby wykorzystać i nie mam... Zaraz, znowu muszę iść po ten sprzęt. Kurde, w ogóle ładnie wygląda, ładne ma malowanie. Ale się spóźniłem na live. Ja myślę, że jesteś w samą porę. Wbrew pozorom. Weź te granaty. No jak na dłoni, wszystko jest git chyba, czy nie? Samochodzik rozwalony. Ja pierdolę. Jeden roztegowany, tutaj samochodzik. Dzięki. Już tam widzę, że lekki wieśniak pewnie gdzieś tutaj będzie, nie? Pokażcie to, o jest. Trzymaj! Trzymaj się, trzymaj. Czego mam się trzymać? FT nadal w ruchu! Yes. Dorwaliśmy, kurdupla! Kurdupla! O! Co to za oszustwo od tyłu? Nie! No i widzicie, jak oni tu dojechali niby na plecy mi. Dobra, wysiadka na prawa. Czarna bez, a tam biała bez. No właśnie, wysiadłem, widzę, że trzeba będzie to załatwić w stary, dobry, sprawdzony sposób. Hey, hello! Przeżył, co? Okej. Okay. To było ciekawe. Próba ucieczki niemiecka. O. Nie potrafi trafić. Bam. Może druga fala? Hej, co wy o tym myślicie? Czy to już wszyscy? Co się teraz stanie? 10. O ja pierdolę. Czołgi to czołgi A7V. Lepiej strzelaj celnie, Magmanus. A7V, co? Kurde, no jak one są daleko? Trzeba się znowu schować, coś czuję, że... Nie, jeszcze te kurduple. Jak mam ich załatwić? Za dużo jest ich tutaj. Spieprzamy stąd. Ale jak one szybko strzelają w ogóle, co? Tak, tak. No ja mogę się schować tutaj. Mogę to naprawić. Ale co mi to da? To jest pytanie number uno. No szybko wsiadaj, chyba nie wsiadaj, tylko szybko ich zabij, nie? O!
Nie dostał w ogóle, tutaj trafiło chyba, nie? Tak. Joj, w dupę dostał i nie zginął, a kiedyś zginął. Se. Przynajmniej bez się trzyma. Ile został? Jeden pocisk, zajebiście. Hello. Co teraz powiecie ciekawego? Może ty, a gdyby tak przeprowadzić narzędziem naprawczym? Sabotaż? Myślicie, że to jest wykonalne? A, dostajesz granata. Biegam tutaj. Teraz tu, pana to. Je, gin, zły Niemcu. Bam, a masz. Cyk i pam. Ła. Bam. To czego zmusza ten najwyższy poziom trudności? Jeszcze jeden. O! Ciebie się tu nie spodziewałem, stary. O nie, zaraz! Nie tak, bo oni mnie pobili. Nie no, powiedzcie, czy widzieliście gdzieś taką akcję? Ja na YouTube nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak tutaj grał. A masz cheaterze, ja cię przez dziurę teraz. Boże, tu i ta muzyka, tu. O, i unieruchomiony, nara. No, czołg zniszczony! Nie, ja też nie żyję. Jesteśmy cali, jedziemy dalej! No, jesteśmy cali, ale... Chowaj się do mnie! Wszystkie panie! Edward, rób ten leniem dalej! Moje pytanie brzmiało, czemu on mi za pół HP jedną? Udało się, chłopaki! To jej zasługa! O, matko święta! Co za bzdura! Sierżancie? O nie, sierżant! Drogę! O nie, żadnego umierania! Nie to czekanie! Żadnego umierania. Po prostu zmęczyła mnie ta cała zabawa. Mnie też. La la, jak rozpętam. La 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 la. Artyleria! Jedź, jedź! Dlaczego artyleria akurat tutaj? Skąd wiem, co ty wie? O nie, Niemcy! Kto by się spodziewał? Co tu się odwala? Przeciągu to... This escalated quickly. Wszyscy pistoletami. O nie. Nie. To jest smutne, ja przepraszam, że się śmieję, ale nie mogę po prostu z tej głupoty tego po prostu poza cutscenkami Anza jebable, cutscenka wbiła nagle. Nie, jeszcze wszyscy Niemcy oczywiście weszli do tego czołgu zamiast, nie wiem, może ktoś by... No, to są właśnie moje dłonie teraz po tych challenge'ach. Też taki spłakany jestem cały, brudny, stary, brzydki. Co tu się stało? Co ja przeżyłem tak na dobrą sprawę? Czołg płonie. Edwards. O! Ten żyje. W sumie dostał w ramię, to fakt. Jak się nie spalił, nie wiadomo. Ale... Magmanus, czy jak mu tam... Mac... Mac...
McDonald. No. I co teraz robimy? Kierowca. Kierowco? No idziemy szukać spychacza, nie? Pójdziemy. Pójdziemy na piechotę. Nie ma, bo nie mamy czym jechać. Masz rower? Zostawił rękawiczki na bez. I koniec chyba, tak? Czysta czołgów. O, lubię takie fakty zawsze na to. Są właśnie krótkie i na temat. Poszli, poszli chłopaki. O. To było dobre, fajna kampania. I co się stanie? Może jakieś gratulacje mi dadzą chociaż na koniec, czy coś? Medal? Ordery, pochwały? Wojenne opowieści? Nie, wracamy znowu do tego momentu. Czyli tak, jeszcze patrząc na te bzdurki, tak? Czyli... Ta, tutaj niby nie zniszczyliśmy wszystkich dział. Tutaj ciągle pozostaje to gówno. Myślę, że będzie można go zmęczyć, ten BFA, na 100%. Tylko, że właśnie takie rzeczy, że tak powiem, niedociągnięcia, bo to nie da się nazwać inaczej, przez upośledzoność tej gry, zrobimy sobie właśnie jeszcze jednego live'a pewnie, gdzie tam pokończymy te wszystkie rzeczy, które ze wszystkich kampanii nam ewentualnie jakieś tutaj zostaną. O, i będzie link i tak dalej. Amen. A na razie wam dziękuję. To było tak naprawdę błoto i krew. Ja to mówię, wszystkie te misje zmontuję w jeden cały odcinek i tak będą też wyglądać pozostałe kampanie. Dlatego amen. Dziękujemy wam. Mam nadzieję, że też się bawiliście tak dobrze jak ja, bo te challenge, co przeżyłem na tym najwyższym, to jest takie, to tak upośledzone było, ale przeżyliśmy. Błoto i krew jest zaliczone. Dlatego dziękuję wam za uwagę, moi drodzy, serdecznie i do następnego. Hej!